Pani Prawny, witam Pana Burmistrza, Panią Skarbnik, witam Prezesów Jednostek Organizacyjnych, witam Pani Panów Sołtysów, witam Pana Zbigniewa Rąkowskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu, witam służby mundurowe, witam mieszkańców Nowego Kołysza. Otwieram obrady 26. sesji Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu. Witam Pana Burmistrza. Stwierdzam, że na sali jest obecnych w tej chwili 19 radnych, a więc Rada jest ładna do podejmowania uchwał i podejmowania stanowisk, decyzji. Przede mną, proszę Państwa, jest protokół z 25, z obrad 25 sesji Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu, która odbyła się 26 października. Protokół ten został przeze mnie odczytany i podpisany. Stwierdzam, że on jest zgodny z przebiegiem tej sesji. Został ten protokół również przesłany w formie elektronicznej do wszystkich radnych, więc jeżeli ktoś z Państwa radnych miałby w tej chwili jakieś uwagi do tego protokołu, to prosiłbym bardzo o zgłoszenie. Nie widzę zgłoszeń, nie ma uwag, dlatego też proponuję przyjąć protokół z 25. sesji Rady Miejskiej bez odczytywania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego protokołu bez odczytywania, proszę o podniesienie ręki. Czyli protokół został przyjęty jednogłośnie. No i przechodzimy do punktu trzeciego, jest to przedstawienie porządku obrad. I tutaj Pan Burmistrz chciał zabrać głos. Proszę bardzo, Panie Burmistrzu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zwracam się z prośbą o uzupełnienie porządku obrad o następujące podpunkty. W podpunkcie M proponuję wpisać projekt uchwały w sprawie udzielenia powiatowi nowotomyskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę zespołu szkół zawodowych i licealnych w Nowym Tomyślu o salę sportową. W podpunkcie N projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Składany to odnosi się do opłaty. Składany przez właścicieli nieruchomości. W podpunkcie O projekt uchwały ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej wysokości. W podpunkcie P P jak Pelagia. Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Nowy Tomyśl. Te podpunkty przypadają w punkcie MNOP, które przed chwilą proponuję, zaproponowałem, przypadają w punkcie czwartym. Dziękuję.
przyjęciem porządku obrad 26 sesji Rady Miejskiej w postaci rozszerzonej o 4 podpunkty MMO oraz tutaj, że będę czytał poszczególnych nazw, burmistrz. A pozostałe punkty pozostały bez zmian. Kto z Państwa jest za przyjęciem takiego porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Jest to za. Dziękuję. Mamy obrad został przyjęty jednomyślnie. Przechodzimy do realizacji. Punkt 4 jest to podjęcie uchwał w sprawie. I pierwsza uchwała dotyczy głównego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013. Wprowadzenia dokona pani Joanna Szader, pełnomocnik burmistrza do spraw uzależnień. Proszę bardzo, panie to. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zgodnie z artykułem 4 ustępu 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu to są zadania, które należą do zadań własnych gmin. Prowadzona jest ona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, który ten program jest, stanowi część strategii integracji polityki społecznej, musi być uchwalany corocznie przez Radę Gminy. Gmina Nowy Tomyśl od wielu lat podejmuje już szereg inicjatyw mających na celu zapobieganie negatywnym zjawiskom alkoholizmu. Podejmowane działania profilaktyczne adresowane są do całej społeczności gminnej, przede wszystkim jednak do dzieci i młodzieży. Te zadania zawarte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały dostosowane do zdiagnozowanych własnych potrzeb, problemów i możliwości, jakie gmina prezentuje. Ustawa również wskazuje gminne źródła pozyskiwania środków finansowych na realizację tych zadań wynikających z gminnego programu i środki te finansowe wnoszone są co roku do kasy gminy przez wszystkie handlujące napojami alkoholowymi podmioty gospodarcze. Muszą być również te środki wyłącznie wykorzystane na realizację wspomnianego programu. Przyjęcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta i gminy powinno w istotny sposób przyczynić się do wdrażania działań profilaktycznych i leczniczych, co za tym idzie do złagodzenia problemów spowodowanych nadużywaniem alkoholu. Proszę Wysoką Radę o przyjęcie programu. Dziękuję. Projekt uchwały, cały program był szczegółowo omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Też tam dosyć długa dyskusja na tym programie się odbyła. Każdy z Państwa radnych otrzymał w materiałach program profilaktyki, dlatego też wprowadzenie krótkie. Otwieram dyskusję, jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, to w tej chwili jest na to czas. Widzę na razie zgłoszeń do dyskusji, a może jeszcze tutaj korzystając z tego tematu odczytam list, który został skierowany do Rady Miasta, Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu. Mam związek właśnie z uchwalanym programem. Szanowni Państwo, piszę do Państwa, ponieważ chciałbym poinformować o efektach kolejnej edycji kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł. Kampania ta odbyła się w całej Polsce już po raz 12. Kolejny raz pokazując, że wspólne zaangażowanie wielu środowisk jest sposobem na aktywną profilaktykę alkoholową i narkotykową. Cieszę się, że w 2012 roku również Państwa samorząd przyłączył się do idei szerzenia trzeźwości umysłu w szkołach i w domach wielu mieszkańców. Choć kampania trwa do końca listopada 2012 roku, już teraz dziękuję Państwu za zaangażowanie. Za Państwa pośrednictwem chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy wcielają w życie wartości proponowane przez projekt Zachowaj Trzeźwy Umysł. To nauczyciele, dyrektorzy szkół, rodzice, a także osoby odpowiedzialne w Państwa samorządzie za profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Wyrazy wdzięczności składam także całej Radzie i władzom. Bez Państwa wsparcia ta kampania nie miałaby szans na upowszechnianie konstruktywnych postaw w samorządzie. Jednym z najważniejszych elementów kampanii są konkursy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. W tym roku dzieci zastanawiały się nad
sobą, poprosiliśmy je, by namalowały lub opisały siebie. Otrzymaliśmy tysiące pięknych prac, spośród których spróbowaliśmy wyłonić najciekawsze. Wśród laureatów znaleźli się także przedstawiciele państwa samorządu. Są to Karol Kaczmarek, Daria Stasikowska, Kamil Kosicki, Mikołaj Wilk, Aleksandra Szuwarska, Dawid Maćkowiak, Wiktoria Wesoła, Sara Kośmider, Emilia Dankowska, Magdalena Bierzyńska, Iza Jarzyna, Paulina Marchewka, Marika Wojcieszek. Zgodnie z tradycją nagrody i dyplomy zostały przesłane do osób odpowiedzialnych w samorządzie za profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych. W tym roku przygotowywaliśmy m.in. gry karciane talenty. Gry zostały przygotowane specjalnie dla uczestników naszych konkursów. Są przeznaczone dla uczniów w każdym wieku. Do laureatów trafiły też książki z autografami autorów, m.in. Jasia Meli. Mam nadzieję, że są Państwo dumni z utalentowanej młodzieży, a współpraca z kampanią zaowocuje większą świadomością młodzieży o czyhających na nią zagrożeniach. Od września trwa jesienny etap akcji. Teraz mają okazję wykazać się klasy i zespoły świetlicowe, kręcąc film obrazujący hasło Ruszajmy się. W najbliższych dniach do urzędu trafi opis kampanii Zachowaj trzeźwy umysł i odpowiedzialny kierowca na 2013 rok. Mam nadzieję, że Państwa samorząd będzie kontynuował owocną współpracę z kampanią także i w nadchodzącym roku. Jest z poważaniem Piotr Adamski, koordynator kampanii Zachowaj trzeźwy umysł. Myślę, że tutaj przy okazji akurat tego tematu. A jest to akcja, która też jest w ramach programu profilaktyki i u nas prowadzona. Pan Michał Kasprzyk, proszę. Proszę bardzo, panie radny. Proszę o podanie mikrofonu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Komisja Rewizyjna badała działalność świetlicy socjoterapeutycznej w bieżącym roku pod względem finansowym. Może taka mała uwaga do tego programu. Jest to ten dział działalności naszej gminy, w którym nie brakuje pieniędzy. Bo w zasadzie to wszędzie nam brakuje, natomiast świetlicy socjoterapeutycznej na tą działalność są wystarczające fundusze. Z ubiegłego roku zostało 126 244 zł, jeżeli pamiętam dokładnie. Te pieniądze oczywiście nie mogą przepaść, przeszły na ten rok. Nawet zadawałem takie pytanie, czy można by było z automatu je przerzucać. De facto ten automat istnieje, tam zawiłości budżetowe powodują to, że na rok 2013 program przewiduje taką samą kwotę jak na 2012. Wiemy, że będzie więcej pieniędzy i tym trybem pani pełnomocnik zwróci się do burmistrza o wprowadzenie tych środków i nie ma żadnych problemów z wprowadzaniem. Wydaje mi się też warto powiedzieć, że baza, którą ta działalność dysponuje, też jest w Nowym Tomyślu dość dobrze rozwinięta, jeżeli nie bardzo dobrze rozwinięta, bo jest i ośrodek w Nowym Tomyślu, który ma pracownie. Oprócz tego są jeszcze świetlice miejskie i prowadzi szeroką działalność. Chyba należy wyrazić zadowolenie, że to jest jedyna działalność, która jest finansowana z pewną poziomem nadwyżką. No raczej za rok 2012, z tego co myśmy przeglądali, wynika, że również pewne kwoty finansowe zostaną niewykorzystane i przejdą na następny rok. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję. Radna Barbara Jandy, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, komisja, jak już Przewodniczący powiedział, dość szczegółowo analizowała tę sprawę, a ponieważ radny Michał Kacper poruszył sprawę też finansową, myśmy wnieśli taki wniosek, żeby świetlice profilaktyczne były czynne również w okresie wakacji na wsiach. To był wniosek, który po prostu wypłynął w trakcie dyskusji. I myślę, że część tych środków finansowych byłaby też na ten cel wykorzystana. Dziękuję bardzo. Widzę więcej zgłoszeń do dyskusji, zatem przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013 rok? Proszę o podniesienie ręki.
Druga uchwała, też dotycząca tematyki uzależnień, to jest uchwała w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2013-2015. Wprowadzenia ponownie do pana pani Piłan Taszak. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przeciwdziałanie narkomanii jest jednym z podstawowych i najbardziej aktualnych zadań samorządów gminnych w dziedzinie profilaktyki i ochrony zdrowia. Zadania dotyczące przeciwdziałania narkomanii oparte zostały o ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii z 29 lipca 2005 roku i zgodnie z treścią tej ustawy samorządy gminy uzyskały kompetencje do podjęcia działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów, które ujęte są w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Program ten nie jest uchwalany corocznie, można go uchwalać raz na jakiś okres czasu, dlatego tutaj uchwalamy go na lata 2013-2015. Program ten pozwoli na zajęcie się problematyką narkomanii w sposób zorganizowany i kompleksowy. Uchwalenie niniejszego programu przez Radę Miejską należy uznać za konieczne i uzasadnione i bardzo proszę o przyjęcie programu. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Został podobnie szczegółowo omówiony na Komisji Oświaty. Nie widzę zgłoszeń do dyskusji, przejdziemy zatem do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w danym domyśle w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2013-2015? Proszę o podniesienie ręki. Jest tu za. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejny punkt jest to uchwała w sprawie podziału gminy Nowy Tomyśl na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Tutaj wprowadzenia dokona pani Maria Ceglecka, sekretarz gminy. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Na sesji w dniu 26 października Rada Miejska podjęła uchwałę ustalającą okręgi wyborcze zgodnie z nowymi przepisami w gminie Nowy Tomyśl, jakie będą od tego czasu obowiązywały. Konsekwencją podjęcia tej uchwały jest podjęcie uchwały zaproponowanej do podjęcia Wysokiej Radzie dzisiaj, albowiem przepisy tego samego kodeksu, który taki wymóg jak gdyby tutaj powoduje, przewidują, że w ciągu 3 miesięcy od ustalenia nowego podziału gminy na okręgi wyborcze Rada Miejska winna również podjąć uchwałę w przedmiocie określenia podzielenia gminy na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Przedmiotowa uchwała była już szczegółowo omawiana w momencie, kiedy Państwo Radni pochylali się nad projektem uchwały w sprawie podziału na okręgi wyborcze, albowiem potrzebna była wówczas też taka informacja, jak nowy podział gminy na okręgi wyborcze wpłynie na podział dotyczący stałych obwodów głosowania. Także ten projekt, który był już szczegółowo przez Państwa omawiany na komisjach w momencie, kiedy były dyskutowane nowy podział na okręgi wyborcze, on nie zmienił swojego kształtu od tamtego momentu i w takim kształcie ten projekt uchwały został zaakceptowany. Potwierdzę tylko to, co wcześniej było mówione, że w tej uchwale proponującej nowy podział gminy na stałe obwody głosowania zachowane są ilości dotychczas funkcjonujących obwodów głosowania, a więc 16 stałych obwodów głosowania. Można powiedzieć, że zachowane zostały siedziby też w większości tych obwodów, poza 3 obwodami, o których mówiliśmy. To jest obwód numer 5, numer 6 i numer 13. Tam w miejsce dotychczasowych siedzib proponujemy
aby siedzibą tych obwodowych komisji wyborczych były lokale naszych jednostek organizacyjnych. Pozwoli to lepiej później zabezpieczyć sytuację związaną z obsługą administracyjną, techniczną, którą musi zapewnić burmistrz, albowiem nasze jednostki muszą udostępnić lokal, taki jest obowiązek, inne mogą i tutaj trzeba z takim wnioskiem występować. Tak, no pomimo dobrej, jak tutaj dopowiada pan burmistrz, dotychczasowej współpracy, za którą dziękujemy i podziękujemy stosownym pismem po podjęciu tej uchwały, niemniej wiąże się to również z tym, że docelowo wszystkie obwody głosowania, to znaczy lokale siedzib obwodowych komisji wyborczych, powinny być dostosowane do osób niepełnosprawnych. I jeżeli chodzi o lokale w naszych siedzibach, wówczas jesteśmy w stanie, to będzie trzeba podjąć działania zmierzające do tego, aby to zapewnić. W innej sytuacji byłoby to może trudniejsze. Powiem tylko jeszcze taki fakt, który wiąże się z podjęciem tej uchwały, a mianowicie ta uchwała będzie miała już zastosowanie, to znaczy ten nowy podział gminy na stałe obwody głosowania do wyborów, które nastąpią po jej podjęciu, czyli każde nowe wybory, które będą się odbywały, będą się już odbywały w tych właśnie wyznaczonych obwodach głosowania. Nie dotyczy to tylko na tą chwilę głosowania w wyborach organów do samorządu terytorialnego, ta uchwała wtedy znajdzie dopiero zastosowanie przy najbliższych wyborach samorządowych, a generalnie w pozostałych już będzie obowiązywała. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie widzę zgłoszeń do dyskusji, zatem przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Tomyślu w sprawie podziału gminy Nowy Tomyśl na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych? Proszę o podniesienie ręki. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Kolejny projekt jest to uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 16 łamane przez 136 łamane przez 2011 Rady Miejskiej w Tomyślu z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy Nowy Tomyśl na 2012 rok. Wprowadzenia dokona pani Dominika Śmiączka, skarbnik gminy. Proszę bardzo, oddajmy się teraz. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym przedstawić projekt zmiany uchwały budżetowej na rok 2012. Jednocześnie chciałabym powiedzieć, że do tego projektu autopoprawką, która została rozdana przed sesją, zostaje wprowadzona do tego projektu zmiana, która wynika z tego, że na zadaniu budowa odcinków kanalizacji sanitarnej we wsi Glinno, na które był plan 400 tysięcy, zostaje zaoszczędzone 20 tysięcy i jest propozycja przeniesienia tego na nowe zadanie budowa sieci wodociągowej we wsi Paproć. W ramach tej kwoty 20 tysięcy zostanie sieć zbudowana w długości 334 metrów bieżących. W związku z tą zmianą, przesunięciem tych środków na zadaniach dochodzi do projektu załącznik nowy, wykaz zadań inwestycyjnych jednostek budżetowych. Ten załącznik otrzymuje numer 3. W związku z tym załączniki dołączone do projektu od numeru, który miał numer 3, dostają numery kolejne. Ten, który miał numer 3, dostaje numer 4. I ostatni załącznik dostaje numer 5. W tej autopoprawce są wszystkie te zmiany naniesione i oprócz tego w uzasadnieniu też jest zmiana, bo jest dopisane właśnie treść, że w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo, rozdział 010-10 zmniejsza się około te 20 tysięcy planowane wydatki zadania pod nazwą budowa
odcinków kanalizacji sanitarnej we wsi Glinno i przenosi się na nowo utworzone zadanie pod nazwą budowa sieci wodociągowej we wsi Paproć. Chciałabym przy tym zaznaczyć, że zarówno projekt samej zmiany uchwały budżetowej, tak jak i autopoprawka do tego projektu mają pozytywną opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów. Pozostałe zmiany wprowadzane tą uchwałą, projektem uchwały nie uległy zmianie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad uchwałą. Proszę Państwa radnych, żeby zabrać głos. Nie widzę, w związku z tym przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy Nowy Tomyśl na 2012 rok, wraz z tą załączoną poprawką. Kto z Państwa radnych jest za, proszę o podniesienie ręki. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Kolejny projekt jest to projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowy Tomyśl na lata 2012-2026. Tutaj też Państwa nie wykonam władzę. Proszę bardzo. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałabym przedstawić projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2026. Wieloletnia prognoza finansowa w trakcie roku ulega zmianie uchwałą Rady Miejskiej wtedy, jeżeli jest zmieniany załącznik przedsięwzięć i wynik budżetu się zmienia. W przedsięwzięciach zmianie ulega projekt indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach 1-3. Zmienił się tam harmonogram płatności i w związku z tym kwoty, limity wydatków na lata 2012 i na rok 2013, kiedy to ten projekt się kończy. W tym właśnie zmianie zostały te zmiany ujęte, a oprócz tego przy okazji załącznik przepływy tak zwane finansowe został dopasowany do zmian wprowadzanych zarządzeniami burmistrza w miesiącu listopadzie, to jest 2 listopada, zarządzeniem z 28 listopada i obecnym tu już zmianą uchwały budżetowej. Zmieniony tak został w roku 2013 środki przeznaczone na przedsięwzięcia o tą kwotę, której się limit wydatków w tym projekcie do roku 2013 zmienił. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad... Proszę bardzo, pan radny Michał Kasper. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. No, w sumie chyba to jest pomyłka pisarska, przypuszczam, ale zadam pytanie. Na stronie 2 uzasadnienia jest takie zdanie, to na samym dole. Zadłużenie gminy na koniec 2011 roku wyniesie 33 120 400 zł. No pytanie jest, znaczy data jest rok ubiegły, ale czy kwota też dotyczy roku ubiegłego, czy bieżącego? Dziękuję za uwagę. Załącznik 3 objaśnienia. Na samym dole. Szansa, pani skarbnik. A
ale chciałam tu wyjaśnić, że objaśnienia dotyczą całego roku 2012 i wieloletnia prognoza finansowa była sporządzona w 2011 roku i to jest dane podawane na koniec 2011 roku, bo zadłużenie roku 2012 nie jest jeszcze znane w tej chwili. No to nie wyniosło się tylko Tylko ja mówię, to było tworzone w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i w tej chwili było jeszcze wyrażenie wyniesie, bo ono było tworzone do 15 listopada, a tego nie zmieniamy. Pytanie było z tego, ile wyniosło na zadłużenie na zakończenie 2011 roku. Czy tyle, co mamy podane, czy inna była? Liczba. Dziękuję. Nie zmieniło się. Te 33 120 400 zł, tyle wyniosło. Zadłużenie gminy na koniec 2000 roku stanowi kwotę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wydawało mi się, że Pani Skarbnik powiedziała, ale ja pozwolę sobie tutaj powtórzyć. W momencie podejmowania uchwały w sprawie prognozy finansowej w czasie trwania roku nie zmienia się elementu takiego, jaki jest opis tejże prognozy. W związku z powyższym, w tym momencie wprowadzanie takich poprawek byłoby nieuzasadnione, bo jeżeli coś odniesiemy do stanu faktycznego, to w tym momencie musimy całość poprawić. A tego nie powinno się czynić. Jeżeli zaś chodzi o wszelkie zakończenia roku 2011, jak Państwo sobie przypominacie, zawsze na początku roku następnego jest analiza i wykonanie budżetu roku 2011. Oczywiście to Państwu także przed absolutorium było przedstawione. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy będziemy podejmować budżet, albo inaczej, dyskutować w miesiącu grudniu nad budżetem, tam będą zasadne te pytania, bo tam też będą zapisy, bo my będziemy podejmować uchwałę budżetową i także wieloletni plan finansowy przed zakończeniem roku. W związku z powyższym do co niektórych wskaźników, nie mając bilansu, będziemy musieli określać znowu, że ma to według prognozy wynieść tyle, a tyle. Bo nie możemy stwierdzić tego jako faktu, bo to dopiero wykaże bilans. Czyli w tym momencie zmiany jakiekolwiek spowodują zapis tylko w tym jednym miejscu, a należałoby się przyjrzeć całości części opisowej. Jak Państwo to przeanalizujecie, to tam jest wiele takich punktów, które są na zasadzie prognozy podawane. A tego nie powinniśmy robić. Dokument, który powstał w jednym czasie, dlatego tam są użyte takie sformułowania, a teraz zmieniamy inne rzeczy, po prostu tej rzeczy, które w tamtym czasie zostały ustalone, nie zmieniamy, to tego zostało w formie takiej, jak to było zapisane. Nie jest to nowy dokument na nowo tworzony, tylko jest jedna czy tam parę poprawek wprowadzonych. Nie widzę więcej zgłoszeń do dyskusji, w związku z tym przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Toruniu z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowy Tomyśl na lata 2012-2026. Proszę o podniesie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta większością głosów.
Kolejna uchwała jest to projekt w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Przemyślu z dnia 26 października 2012 roku w sprawie obniżenia ceny skupu jednego kwintala żyta określonej przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2013 rok na obszarze gminy i miasta Nowy Tomyśl. Wprowadzenia dokona pani Bogumiła Pańskowe, kierownik do prawa podatku. Proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Ja bym prosiła o wyrażenie zgody na przedstawienie tych dwóch uchwał punkt F i G, ponieważ te zmiany dotyczą tego samego. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 26 października 2012 roku Rada Miejska podjęła nową uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości rolnego i leśnego. W związku z tym paragraf trzeci uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok oraz paragraf drugi uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2013 rok dotychczasowych ich brzmieniu uległy dezaktualizacji, ponieważ powołujemy się w nich na uchwałę w sprawie inkasa podatku z 1 lutego 2008 roku. Tym samym konieczne stało się wprowadzenie zmian w wyżej wymienionych paragrafach. Obecnie paragrafy te otrzymują brzmienie. Wysokość inkasa oraz inkasentów powołano w uchwale numer 25/237/2012 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 października 2012 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości rolnego i leśnego, Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2012 roku, pozycja 4817. Projekty tych uchwał zostały omówione na Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzyskały pozytywną opinię. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektami uchwały. Myślę, że tutaj wszystko jest jasne, więc możemy przejść do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie zmiany uchwały numer 25 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 października 2012 roku w sprawie obniżenia ceny skupu jednego kwintala żyta określonej przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2013 rok na obszarze gminy i miasta Nowy Tomyśl. Proszę o podniesienie ręki, kto jest za. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. I druga uchwała jest uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr 24 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 września 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy miasta Nowy Tomyśl na 2013 rok. Kto z państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Kolejna uchwała jest to uchwała w sprawie podziału obszaru gminy Nowy Tomyśl na sektory. Tutaj wprowadzenia dokona pani Diana Zielińska, naczelnik Wydziału Komunalnego Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W celu przejęcia obowiązku przez gminę dotyczącej wywozu nieczystości, czyli wywozu odpadów, konieczne jest podzielenie gminy na sektory umożliwiające sprawne przeprowadzenie tego procesu. Ponieważ gmina nasza liczy powyżej 25 tysięcy osób, ustawodawca dopuścił możliwość w takich przypadkach podziału gminy na sektory. My podzieliliśmy gminę Nowy Tomyśl na sektory. Każdy z sektorów ma powyżej 12 tysięcy osób. Przy podziałach staraliśmy się zachować proporcje zarówno w stosunku do mieszkańców, do liczby mieszkańców, jak i rodzaju zabudowy, również dotyczyło to powierzchni. Pierwszy sektor, macie państwo tutaj przedstawiony na mapach, obejmuje teren osiedli mieszkaniowych. To są osiedle Wałów Północ, Katorego i ulica Wypoczynkowa Bloki oraz
część zachodnią gminy sołectwa, części zachodniej gminy Nowy Tomyśl. Natomiast sektor drugi, pozostałą część tak zwanego Starego Miasta, czyli miasta o zabudowie mieszkaniowej, jednorodzinnej, ewentualnie wspólnot i wschodnią część sołectw gminy Nowy Tomyśl. Ta uchwała będzie załącznikiem do specyfikacji, bo ponieważ będą ogłoszone dwa przetargi, jeden przetarg będzie ogłoszony na odbiór odpadów z sektora pierwszego, drugi na odbiór odpadów z sektora drugiego i w każdym przypadku do każdej ze specyfikacji uchwała będzie dołączona, to będzie stanowiła załącznik. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie widzę zgłoszeń do dyskusji. Panie Przewodniczący, ja mam pytanie do Pani Naczelnik, bo to jest te sektory. Jak zauważyłem, to jest miasto i wieś generalnie. A moje pytanie dotyczyłoby tego sektora tu przy mieście. Czy nie było takiej możliwości, żeby włączyć te ulice, które praktycznie są już w mieście? Tutaj mam na myśli te ulice Chaborowe, te Gwoździkowe, te Kwiatowe, bo one są na terenie wsi, bo nie są jeszcze w mieście, ale czy to nie pokomplikuje później odbiór? W tej chwili granice miasta są ustalone w taki sposób. Zdarza się, że pół ulicy znajduje się na obszarze miasta, a połowa, druga połowa tej ulicy znajduje się w obszarze wiejskim. Łatwiej jest na dzień dzisiejszy ustalić nam sektory w obrębie granic już funkcjonujących, czyli miasta, z uwagi na to, że drugim załącznikiem do specyfikacji będą szczegółowe mapy ulic z zaznaczoną zabudową i z adresami. Oraz pod każdym adresem będzie wyszczególniona liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość. I wtedy obawialiśmy się takiego dzielenia ulic, że jedna ulica znajdująca się w części w mieście, a w części w terenach wiejskich, spowodowałoby nam to po prostu lekkie zawirowania, bo kwestia wchodzenia firm w obręb jednej ulicy. A tak każda z firm dostaje teczkę z adresami i według tych adresów będzie obsługiwała poszczególne rejony. No na dzień dzisiejszy nie ma zmiany ulic. Przetarg będzie ogłoszony najprawdopodobniej półtora lub dwa lata, więc jeżeli zmienią się granice i obszary, granice miasta, wtedy możemy zweryfikować również sektory. Na dzień dzisiejszy takiej potrzeby nie widzimy. Czyli do tej pory, jak była Słonecznikowa na przykład w mieście i na wsi, to ona była tak rozdzielana i tak zostanie. Bo nie chcecie tego zmienić. Na dzień dzisiejszy nie chcemy, łatwiej nam jest po prostu operować adresami. Tak? Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń do dyskusji, zatem przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie podziału obszaru miasta i gminy Nowy Tomyśl na sektory? Proszę o podniesienie ręki. Kolejna uchwała jest to uchwała w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Nowy Tomyśl w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. Wprowadzenie dokonała ponownie Pani Adriana Nasiewicz. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada. Szanowni Państwo, uchwała ma ułatwić i usprawnić działalność w zakresie właśnie odbierania odpadów komunalnych, ponieważ burmistrz jako organ będzie upoważniony wyłącznie do odbioru odpadów od mieszkańców i będzie tą usługę świadczył w ramach tak zwanego podatku śmieciowego. Natomiast firmy, które dotychczas funkcjonują na rynku oraz firmy, które będą chciały zafunkcjonować też również na naszym rynku, będą mogły czy będą świadczyły usługi w zakresie dzierżawy lub sprzedaży pojemników wszystkim osobom fizycznym, ponieważ do wyłącznej dyspozycji właściciela nieruchomości należy wyposażenie tej nieruchomości w pojemnik. To nie burmistrz będzie wyposażał w pojemnik daną nieruchomość, tylko każdy właściciel nieruchomości. Aby uniknąć jednak windowania cen sprzedaży tych pojemników czy windowania cen dzierżawy za pojemniki, ustawodawca przewidział taką możliwość, że gminy wprowadzą uchwały, w których ustalą stawki
za jakie będą świadczone usługi dla mieszkańców. I również ta uchwała ustalająca stawki za dzierżawę pojemników, sprzedaż i wywóz odpadów, na przykład budowlanych, będzie stanowiła załącznik do specyfikacji. Firma, która będzie startowała w przetargu, będzie musiała uwzględnić te ceny przyjęte dzisiaj na sesji przez Państwa. Jest to tak o tyle udogodnieniem, że na dzień dzisiejszy stawki, które proponujemy, są niższe niż funkcjonujące na naszym rynku, czyli zarówno wszystkie firmy wywozowe świadczące usługi w obrębie gminy Nowy Tomyśl pobierają wyższe opłaty niż te, które my tutaj proponujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Proszę bardzo, pan radny Jan Kinko. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Tak się zastanawiam, czy nie warto by było wprowadzić tutaj pewnej małej poprawki cena do. Nie, że ma wynieść tyle i tyle, bo jeżeli by się znalazły firmy, które by mogły na przykład dać niższą, jak gdyby ograniczamy tą możliwość konkurencji. A tak, tylko że tu mamy podaną konkretną cenę. Może w cenie do. Nic nie zmienia, tylko jest do, czyli że nie może przekroczyć tej i tej ceny, którą my proponujemy. Dziękuję bardzo. Nie widzę zgłoszeń, w związku z tym jest to zaproponowana poprawka do uchwały. Proszę pan Mecenas, proszę bardzo, panie Mecenasie. Wysoka Rado, panie przewodniczący. Ja miałbym taką propozycję, żeby stworzyć dodatkowy, ewentualnie rozważając propozycję pana radnego, taki zapis, powiedzmy w paragrafie, który bym nazwał roboczo paragraf 1a czy 1prim, a może potem ewentualnie by się to numeryce zmieniło, że poprzez zapis, że podane kwoty, czy podane ceny, czy opłaty, czy jak to się nazywa, są stawkami maksymalnymi, może takie. I to by w tym momencie, tak powiem, generalizowało całą tą. Przepraszam, bo tak mi się rozumiało w tej chwili, ale żeby wtedy by to wyglądało i elegancko, i jednocześnie byłoby do przyjęcia na całość. Tak, czy Pani Naczelnik, to byłoby nie do przyjęcia z punktu widzenia Pani? Z mojego punktu widzenia, owszem, ale nie wiem, jak się ustosunkuje do tego nadzór, ale to... A dlaczego? Ma Pani jakieś wątpliwości? Czy no ja się tutaj nie widzę? To znaczy, uchwała miała być wprowadzona w formie cennika. Jeżeli z definicji cennika wynika, że można określać, że to będą ceny maksymalne czy do, to... Wydaje mi się, że tutaj ta propozycja jest najwyżej, będziemy podejmowali jeszcze raz, gdyby było zakwestionowane. Są to uchwały, które są pierwszymi uchwałami. Ale to, co życiowe w paragrafie pierwszym są... Że mamy jeszcze czasu na tyle dużo, że gdyby się okazało, że jest to. No możemy to zweryfikować na sesji styczniu na przykład. Przegłosujemy zatem najpierw propozycję pana radnego Jana Kinko. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem do tej uchwały zapisu w formie nowego paragrafu, który by stwierdzał, że podane ceny są cenami maksymalnymi. Oczywiście będzie to odpowiednio zredagowane, tak żeby to zabrzmiało bezbłędnie w języku polskim. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki, proszę podniesienie ręki. Dziękuję. Została przyjęta jednomyślnie. W związku z tym przejdziemy teraz do przegłosowania całej uchwały. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Nowy Tomyśl w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi wraz z wprowadzoną poprawką. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. I kolejna uchwała jest to uchwała w sprawie współdziałania z gminą Zbąszynek w zakresie dofinansowania pobytu dzieci z gminy Nowy Tomyśl w przedszkolach niepublicznych znajdujących się na terenie gminy Zbąszynek. Wprowadzenie do pana radny Wojciech Buta. Proszę bardzo. To chodzi o Zbąszynek. Prosiłbym o skupienie i uwagę.
przepraszam, jeszcze dyskutowaliśmy poprzedni tekst uchwały. Także przepraszam za zamieszanie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, do niepublicznego przedszkola znajdującego się na terenie gminy Skąszynek uczęszcza jedno dziecko zamieszkałe na terenie naszej gminy. Ustawa o systemie oświaty mówi, iż powinniśmy w tym momencie ułożyć na utrzymanie tego dziecka w określonej wysokości. W związku z powyższym, aby zadośćuczynić gminie Skąszynek z tytułu pobytu tego dziecka w tym przedszkolu niepublicznym, jest konieczność podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia burmistrza do zawarcia, do współdziałania z gminą Skąszynek i dofinansowania tegoż jednego dziecka w przedszkolu niepublicznym w Skąszynku. Projekt uchwały był przedstawiony na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej i uzyskał pozytywną opinię. Dziękuję. Dziękuję. Kolejna uchwała tego typu, które już wcześniej były podejmowane. Proszę bardzo, otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Proszę bardzo, pan radny Michał Kasper. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, zastanawiam się, bo to już jest kolejna uchwała tego typu, czy nie powinniśmy się zastanowić, aby tego typu sprawy, że dziecko chodzi tu lub dzieci z innych terenów korzystają z naszych placówek opiekuńczych, nie wprowadzić jakąś uchwałą, która by, że tak powiem, automatycznie te sprawy załatwiała. Być może, że znaczy ja wnoszę to jako przekazanie do prac w komisji czy coś, no bo w zasadzie podejmujemy już kolejną uchwałę, która musi być podjęta. Nie, że my możemy, nie możemy, tylko wynika to z uregulowań prawnych. Dziękuję za uwagę. Wysoka Rado, panie Przewodniczący, jak zrozumiałem, propozycja pana radnego zmierza do tego, aby stworzyć jakiś generalny akt normatywny, w którym Wysoka Rada by udzieliła zezwolenia burmistrzowi na wszystkie tego typu działania dotyczące akurat współdziałania z poszczególnymi gminami, jakiekolwiek to były gminy w sprawie dofinansowania kosztów pobytu dzieci tam, w tych placówkach oświatowych. Niestety z punktu widzenia ustawy o samorządzie gminnym, konkretnie artykułu 10, ja może sprawdzę, ale 50, jest powiedziane, że współdziałanie musi dotyczyć konkretnej gminy i musi być określone w sposób konkretny i indywidualny. Także niestety, ale z punktu widzenia tej normy, artykuł 10, niestety, ale nie jest to możliwe. I narażę na radę na takie uciążliwości, które są niestety konieczne. Dziękuję. Przejdziemy zatem do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Nowym Domyślu w sprawie współdziałania z gminą Skąszynek w zakresie dofinansowania pobytu dzieci z gminy Nowy Domyśl w przedszkolach niepublicznych znajdujących się na terenie gminy Skąszynek? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała jest to uchwała w sprawie określenia zasad wniesienia przez gminę Nowy Tomyśl aportu do spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Tomyślu, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wprowadzenia do pana pan Piotr Hojan, naczelnik Wydziału Geodezji, Urbanistyki i Gospodarki Gruntami. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przystępujemy do, przedkładamy projekt uchwały dotyczący wniesienia aportu. Aportem tym jest prawo własności trzech działek. One są zabudowane obiektami węzłów cieplnych, które przedsiębiorstwo już eksploatuje. W toku audytu, który był w PEC-u przeprowadzony onegdaj, stwierdzono, że wtedy jeszcze nie wszystkie te działki, wszystkie działki, na których węzły się znajdują, znajdowały się we władaniu przedsiębiorstwa. Ja przypomnę, że takie nieruchomości już były wnoszone do przedsiębiorstwa. Teraz myślę, że już chyba ostatnie dwa węzły, tak się akurat składa, że na trzech działkach zlokalizowane wnosimy, w związku z powyższym konieczne jest, aby nie wyprowadzać z przedsiębiorstwa środków obrotowych. Konieczne jest wniesienie aportu w wysokości 66 300 i stosowną dopłatę, ponieważ wysokość udziału w przedsiębiorstwie wynosi 100 zł, a wartość gruntu nie stanowi pełnych 100, w związku z tym to 44 zł dopłaty do pewnego udziału. Dziękuję. Otwieram dyskusję.
dyskusja nad projektem uchwały. Nie widzę zgłoszeń do dyskusji, zatem przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie określenia zasad wniesienia przez gminę Nowy Tomyśl aportu do spółki Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Tomyślu, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? 0. Kto się wstrzymał? 1. Uchwała została podjęta większością głosów. I kolejna uchwała jest to uchwała w sprawie określenia zasad wnoszenia przez burmistrza Nowego Tomyśla środków finansowych gminy Nowy Tomyśl do jednoosobowej spółki gminy Nowy Tomyśl pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wprowadzenia do pana burmistrz Wojciech Żuka. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, niespełna dwa lata temu Rada Miejska w Nowym Tomyślu podjęła uchwałę po 28 stycznia 2011 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia przez burmistrza Nowego Tomyśla środków finansowych na podwyższenie udziału gminy Nowy Tomyśl w kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu. Jak Państwo przypominacie sobie, kwota ta nie była w wysokości do 8 milionów złotych i tam były też podane określone terminy. Biorąc pod uwagę te zamierzenia i taką procedurę, która wtedy, dwa lata temu, była możliwa do wykonania. Jednak procedura zamówienia publicznego, czyli przetargu prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, przedłużała się oczywiście z powodu odwołań, które następowały i w tej sprawie także Pan Prezes Państwu informacje przedkładał. Dlatego też w tej chwili, biorąc pod uwagę wszystkie rozstrzygnięcia, mamy już wiedzę, w jakich to terminach te środki finansowe ze strony gminy musiałyby być przekazywane, bo my też musimy odpowiednie zapisy wprowadzić do wieloletniej prognozy finansowej. Zamykamy się w projekcie tejże uchwały na latach i na kwotach do. Dlaczego do? Ponieważ procedura jest przeprowadzona, przetargowa i my nie możemy w tym momencie wskazywać w sposób jednoznaczny kwoty, tylko musimy to określić kwotą do, no bo jeżeli takiej potrzeby nie byłoby, wówczas nie będzie konieczności ze strony gminy wprowadzania tych środków bezpośrednio do przedsiębiorstwa, tylko w tej niezbędnej wysokości na realizację przedsięwzięcia. Jednak biorąc pod uwagę pewne rozstrzygnięcia nadzorcze i wykładnię prawną, którą w międzyczasie otrzymaliśmy, ta uchwała jest określana w taki sposób, bo mamy taką opinię prawną, jako że my chcemy przekazać przedsiębiorstwu środki naznaczone, bo przeznaczone na realizację inwestycji. Biorąc pod uwagę rozliczenia finansowe przedsiębiorstwa, i biorąc pod uwagę tą wykładnię prawną, nie powinniśmy oznaczać tych środków, tylko w sposób jednoznaczny określić, że są to środki na podwyższenie kapitału. W związku z powyższym prosiłbym tutaj Państwa o wykreślenie takiego zdania, które funkcjonuje w paragrafie pierwszym po określeniu wyraża się zgodę na. I od tego momentu przeczytam to, co powinno być wykreślone. Pokrycie przez gminę Nowy Tomyśl części kosztów realizacji inwestycji pod nazwą kompleksowe zagospodarowanie ścieków zlewni rzeki Obry, gmina Nowy Tomyśl, przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Nowym Tomyślu w drodze, koniec wykreślenia. Czyli do tego miejsca wykreślamy. I potem będzie podwyższenie, czyli będzie tak. Wyraża się zgodę na podwyższenie przez gminę Nowy Tomyśl, gminę kapitału zakładowego i tak dalej. Mało tego, mamy tutaj zapis, no bo jeżeli było na inwestycje, to mamy zapis w paragrafie drugim, zobowiązuje się burmistrza Nowego Tomyśla do kontroli sposobu wykorzystania przez spółkę przekazywanych na podstawie niniejszej uchwały kwot. Jeżeli one nie są naznaczone, to paragraf drugi też podlega wykreśleniu. Bo to będzie przeznaczone na podwyższenie kapitału ogólnie. Dlatego też po wykreśleniu paragrafu drugiego, paragraf trzeci stanie się paragrafem drugim, paragraf czwarty stanie się paragrafem trzecim, a paragraf piąty stanie się
paragrafem 4. I w uzasadnieniu w przedostatniej linijce gminy należy określanie zasad, na jakich burmistrz może wnieść udziały i od tego miejsca będzie wykreślenie i kropka. Czyli przeznaczone na inwestycje w spółce, to podlega wykreśleniu. I oczywiście w wyniku podjęcia tej uchwały traci moc uchwała, ta, o której wspominałem na początku. Dziękuję. Panie, z uwagi na możliwości finansowe spółki, środki własne, na przebudowę, rozbudowę, oczyszczanie ścieków w znacznej mierze pochodzić będą z budżetu gminy Nowe Tomiś. Tutaj w ocenie, kiedy ustalaliśmy, to już nie ma znaczenia, bo główne naznaczenie jest w tej pierwszej stronie. Jeżeli przeznaczamy to już na inwestycje, jeszcze pod nazwą, to te środki nazywają się tymi znaczonymi. Jeżeli zaś tu jest opis, po co w ogóle to robimy, bo robimy to po to, żeby podwyższyć środki finansowe spółki, w wyniku czego ma być coś realizowane. Ale w tym uzasadnieniu, kiedy ten zapis taki pozostawimy, to te środki już znaczone nie są. Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń do dyskusji. Przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie określenia zasad wnoszenia przez burmistrza Nowego Tomyśla środków finansowych gminy Nowy Tomyśl do jednoosobowej spółki gminy Nowy Tomyśl pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Kolejna uchwała jest to uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek numer 25/1, 25/2, 26/1, 26/2 i 22/11 w Jastrzębsku Stali. Wprowadzenie pana ponownie pan naczelnik Piotr. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedkładany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje działki położone w Jastrzębsku Starym, tuż przy drodze wojewódzkiej prowadzącej z Nowego Tomyśla do Zmąszynia. Na tym terenie funkcjonuje już zakład stolarski. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który raczej przedkładamy, sankcjonuje tą funkcję, zachowując jednocześnie istniejący tam ciek wodny i pozwoli tej firmie na dalszy rozwój. Ja tylko chciałbym tutaj zgłosić jedną drobną autopoprawkę w paragrafie 19. To jest ostatni paragraf uchwały. Tam jest istniejący zapis, to uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. Proponuję dodać po upływie, czyli będzie to uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. No, raz, że sprecyzuję ten zapis, dwa, że myślę, że no, należy dbać o język polski, a jednocześnie będzie to w zgodności z uchwałą z ustawą o sporządzaniu aktów normatywnych. Jeszcze jestem zobowiązany dodać, iż w paragrafie 17, gdzie określa się stawki opłat planistycznych, dla wszystkich trzech przeznaczeń proponujemy tę stawkę w wysokości 10%. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad uchwałą. Nie widzę zgłoszeń do dyskusji, przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek numer 25/1, 25/2, 26/1, 26/2 i 22/11 w Jastrzębsku Starym. Proszę o podniesienie ręki. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała jest to uchwała w sprawie udzielenia powiatowi nowotomyskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę zespołu szkół zawodowych i licealnych w Nowym Tomyślu o salę sportową. Wprowadzenie do pana
Burmistrza, pan Wojciech Buta. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu opiniowało tą uchwałę 14 listopada i uchwała została przez Kolegium uchylona z uzasadnieniem takim, iż warunkujemy przekazanie środków finansowych na tę dokumentację koniecznością użytkowania przez czas określony przez klub budowlani tejże sali sportowej. Uchylono właśnie z tego powodu, że nie możemy środków przekazać warunkowo. Dlatego też został przygotowany i Państwu przedłożony nowy projekt uchwały w tej sprawie, gdzie nie występuje już ten zapis mówiący o tym warunku, zaś ponieważ intencja ma być zachowana, ten zapis zapiszemy w porozumieniu przy przekazywaniu środków. Tak zresztą samo uczyniliśmy w momencie, kiedy były przekazywane środki na szpital, na doposażenie. Chociaż tak po prawdzie rzecz biorąc, przy szpitalu, powiem szczerze, tam był zapis warunkowy, bo bezpośrednio do uchwały wpisaliśmy, jeżeli stałoby się tak, a nie inaczej, wówczas środki podlegają zwrotowi i wtedy ta uchwała uzyskała pozytywną opinię, dzisiaj zaś nie, w całości została uchylona, dlatego też nie zmieniamy treści, myślenia i tego porozumienia wcześniej zawartego, bo przecież dokumentacja już jest przygotowywana. Dlatego też proponujemy podjęcie nowej uchwały, żeby nie było przerwania prac na temat przygotowania tegoż projektu do wnioskowania o środki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Proszę bardzo, pan radny Mariusz Brych. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mam pytanie odnośnie przekazania tych środków właśnie. Tu w zasadzie pytanie byłoby skierowane do przedstawicieli starostwa powiatowego, czy te środki mają już ujęte w swoim budżecie na przyszły rok? Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń, przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie udzielenia powiatowi nowotomyskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę zespołu szkół zawodowych i specjalnych w Nowym Tomyślu, salę sportową. Proszę o podniesienie ręki. Nie, kto jest przeciwny? Jeden. Kto się wstrzymał? Jeden. Uchwała została przyjęta większością głosów. Kolejny projekt jest to uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości wprowadzenia do pana pani naczelnika Biała Dzielnica. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, ja uprzejmie proszę o umożliwienie przedstawienia tych uchwał trzech pod rząd, ponieważ to są... Już wspominaliśmy na poszczególnych komisjach, że być może będziemy musieli dokonać pewnych korekt, jeżeli chodzi o te trzy uchwały, które mamy teraz w porządku obrad. A jest to spowodowane tym, że uchwały już wcześniej podjęte we wrześniu zostały im przez nadzór wojewody sprawdzone i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Natomiast z uwagi na to, że jest to nowość, bo ustawa o zagospodarowaniu odpadów wprowadziła wiele nowości i te uchwały są też nowymi rzeczami, okazało się, że Regionalna Izba Obrachunkowa zainteresowała się wszystkimi uchwałami gmin właśnie dotyczącymi deklaracji sposobu wnoszenia opłat i określenia terminu i na swoich posiedzeniach przejrzała te wszystkie uchwały gmin i wprowadziła drobne uzupełnienia. Nasze uchwały podlegały kolegium w dniu 28 listopada, czyli jest to świeża informacja. Wiemy, że uchylono nam uchwałę odnośnie deklaracji z uwagi na to, że w deklaracji nie mieliśmy wpisanej definicji osoby zamieszkującej. W związku z powyższym przeczytam może tą definicję, którą teraz już mamy wprowadzoną do deklaracji. Przez osobę zamieszkującą nieruchomość należy rozumieć osobę, która w tej nieruchomości zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek,
niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi. Z deklaracji proszę również, abyśmy wykreślili REGON, pozostawili tylko numer PESEL i numer NIP. To są jedyne zmiany, które zostały wprowadzone do tej uchwały. Następna uchwała o ustaleniu sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej wysokości. Tutaj wprowadzamy paragraf 5, że uchylamy uchwałę poprzednią. Natomiast w paragrafie 6, i to było jedyne uchybienie z naszej strony, że nie wpisaliśmy ostatnich słów z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku. Bo paragraf 6 według Regionalnej Izby Obrachunkowej powinien brzmieć: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku. I taka sama sugestia była w kwestii uchwały o określeniu terminu częstotliwości trybu uiszczania opłat, gdzie również mamy dopisać z mocą obowiązującą w paragrafie 4, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku. To są jedyne zmiany, które nakazano nam wprowadzić w tych uchwałach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Też chciałem dyskusję nad tymi trzema projektami. Widzę zgłoszeń, myślę, że wszystko jest jasne. Przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? 0. Kto się wstrzymał? 2. Uchwała została podjęta większością głosów. Kolejna uchwała jest to uchwała w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej wysokości. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? 0. Kto się wstrzymał? 2. Została podjęta większością głosów. Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Nowy Tomyśl. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kończymy tym czasem blok uchwał. Zanim ogłoszę przerwę, prosiłbym przewodniczących komisji i przewodniczącego rady o pozostanie chwilę na sali. Ogłaszam przerwę. Jeszcze moment. Panie przewodniczący, czy ja mogę prosić o głos? Proszę, ponieważ bardzo. Ogłasza pan przerwę i już uciekł. Przepraszam. Chodzi mi o przedstawiciela Komendy Policji Powiatowej, bo nigdy nie ma go do końca sesji i właściwie to, co mówimy, nie trafia jakby bezpośrednio do osób, które się zajmują porządkiem publicznym. Być może wróci, bo pan wychodził i wracał, więc może... Dlatego chciałam to zrobić przed przerwą, żeby później nie mówić znowu w gronie, w którym już rozmawialiśmy na ten temat. Proszę w takim razie pół godziny przerwy do za 15. Słowa, ponieważ wiem, że przedstawiciele za każdym razem, właściwie nie, no, po przerwie wychodzą. Rozumiem, że mają swoje obowiązki. Chciałam te słowa skierować do przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji. Ponieważ do tej pory nie jest załatwiona sprawa lokalu i działań przy lokalu u Macieja przy ulicy Wiatrakowej. Nie wiem, czy ten budynek jest przypisany do Zmoszyńskiej, ale odwrócony jest do strony ulicy Wiatrakowej. Chciałam się zapytać, jakie działania
zamierza policja dalej podjąć, żeby zachować porządek i spokój i ciszę nocną w godzinach nocnych mieszkańcom tam, mieszkającym tam osobom. Moja rozmowa ostatnio w maju bodajże z komendantem policji była mowa, że to jest bułka z masłem i on wie, jak się za to zabrać. Niestety dzisiaj mamy listopad i jak dotąd nic się nie zmieniło. Oprócz tego, że są prowadzone działania poprzez Komisję Bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim, jest postępowanie administracyjne, tak do tej pory działania policji kończą się na tym, że albo przyjadą i są 5 minut i wyjeżdżają, albo w ogóle nie przyjadą. Bardzo proszę o udzielenie jakiejkolwiek odpowiedzi, żebyśmy wiedzieli, co mamy dalej czynić. Jeśli chodzi o tą pani wypowiedź, to odnośnie pana komendanta... Prosiłbym o mikrofon. Jeśli chodzi o wypowiedź dotyczącą pana komendanta, ja mu przekażę pani pytanie, że do 8 stosunkowo, jeżeli pani sobie tego życzy, bo nie wiem, co pan komendant miał na myśli. Ja mogę tylko przekazać, jakie są planowane przez nas działania. Biorąc pod uwagę to, że to jest lokal, który prowadzi działalność, może tak powiedzieć prywatną, ponieważ w sensie usługi dla ludności, powiem w ten sposób, możliwości ustawienia tam, tak jakby sobie życzyli pani mieszkańcy, w czasie użytkowania tego lokalu, posterunku stałego, żeby tam policjanci stali, jeżeli wynajęliby firmę ochroniarską, jak najbardziej. My możemy robić działania doraźne, ponieważ nie ma takiej możliwości, żebyśmy tam wystawili policjantów. Policjanci są tam dyslokowani. Obecnie uruchomiliśmy dodatkowe patrole płatne, które przekazane zostały pieniądze z gminy i te patrole są dyslokowane przede wszystkim właśnie rejon tam, gdzie pani mówi. Ale nie dokładnie tylko i wyłącznie przy Marcinie, ale również osiedle, ponieważ nie tylko i wyłącznie to jest jeden lokal, który mamy po prostu pod swoim nadzorem. Także my ze swojej strony staramy się wziąć, kierować tam patrole tak często, jak jest tylko możliwe, tylko muszą państwo zrozumieć, że w dni wolne od pracy, tam gdzie największa jest ilość gości w tym lokalu, jest obciążenie bardzo dużą ilością interwencji. Także kierowane nawet niejednokrotnie 3 patrole do służby w tym czasie po prostu są absorbowane dużą ilością interwencji. Ten jeden patrol, który mówimy typowy, jest typowo patrol pieszy, który jest skierowany w rejon właśnie tego miejsca, żeby zapewnić ten porządek. Tylko proszę państwa, przede wszystkim na właścicielu lokalu spoczywa obowiązek, żeby on zapewnił ład i porządek w lokalu i można tak powiedzieć w rejonie, ponieważ to rzutuje na jego działalność. Bo w przypadku, jeżeli ona jest uciążliwa dla mieszkańców, no to wiadomo, te kroki, które są podjęte przez Urząd Miasta i Gminy celem weryfikacji zezwolenia na jego działalność, są podjęte słusznie, ponieważ one są uciążliwe dla mieszkańców. Ja mogę ze swojej strony, jako naczelnik Wydziału Prewencji, obiecać państwu, że będziemy tam jak najczęściej jest to możliwe kierować patrole, żeby doraźnie kontrolowały te miejsce. Ale na to, żeby tam postawić posterunek stały, nie mamy możliwości ani osobowych, ani po prostu finansowych. Jeśli mogę, ja chciałam się zapytać, czy w ogóle w okresie, kiedy już ten fakt tego lokalu i ten bałagan, który tam istnieje, policja udzieliła jakichkolwiek mandatów, bo wydaje mi się, że to działa na zasadzie kumpel kumpla kryje. Naprawdę, bo tam również znajdują się przedstawiciele policji. I ja już znam różne fakty. Do tego stopnia, że policja nawet przebrała się w inne stroje i się dobrze bawiła i popijała. I to widziałam to na własne oczy, więc dlatego mogę to powtórzyć. Ale chciałabym wiedzieć, czy udzielono jakichkolwiek mandatów, czy jakiekolwiek osoby zostały zatrzymane, bo naprawdę to jest dla nas bardzo uciążliwe. To nie tylko dla mnie jest uciążliwe, pomijając moją osobę, ale tam jest wiele starszych osób schorowanych. Wiadomo, że spółdzielnia mieszkaniowa to są często sypialnie dla wielu osób już dawno mieszkających. Przeszkadza to nawet w wychowaniu małych dzieci, bo niczemu to nie służy. Byłam świadkiem, lokal zaczyna działalność tak naprawdę 21:30 i do godziny, koło godziny 24:00-23:00 to jest taka burda, że to nie idzie opanować nawet wzrokiem, a nie mówiąc już, żeby tam po prostu pójść. Wydaje mi się, że państwo, którzy jesteście od pilnowania, przestrzegania,
możecie nałożyć karę, jakąkolwiek mandat tej osobie prowadzącej. Może to by ją zmobilizowało do utrzymania tego porządku również na zewnątrz. Wie pani co, jeśli chodzi o przekazanie pani informacji na chwilę obecną, jakie podjęte były kroki prawne, ile było tych mandatów, ile było interwencji, ile było stosowanych innych środków pozakarnych, nie jestem w stanie pani odpowiedzieć. Mogę tą informację przygotować. I nie wiem, przy najbliższej okazji zostanie to przekazane, czy pani sobie życzy, żeby Radzie przekazać to w formie pisemnej, ja to przekażę komendantowi, dlatego na chwilę obecną nie jestem w stanie przekazać. Jeśli chodzi o stosowanie represji, to żeby zastosować represję, musi wyczerpać z demona wykroczenia dane zdarzenie. I nie można ukarać właściciela lokalu tylko i wyłącznie za to, że ktoś w rejonie lokalu, powiedzmy, zachowuje się głośno. Możemy ukarać tą osobę, która popełnia adekwatnie to wykroczenie. Innej możliwości nie ma. I teraz tak, w przypadku, jeżeli jest, ja to tłumaczę, jeśli chodzi z punktu widzenia prawnego, istotą wykroczenia zakłócenia ciszy nocnej jest fakt, że musi to komuś po prostu spowodować utrudnienie i musi ktoś ten fakt zgłosić i czuć się pokrzywdzony z tego. I wtedy po prostu występuje ta istota tego wykroczenia zakłócenia ciszy nocnej. Ewentualnie w przypadku, jeżeli policjanci naocznie stwierdzą w momencie, kiedy przybywają w tamtym rejonie, że ktoś coś takiego zrobił, ewentualnie użył słów wulgarnych w miejscu publicznym. Wtedy represja jest stosowana automatycznie już w obecności po prostu policjantów. Bardzo proszę o informację i pisemną do Rady Miejskiej. Jak dotrze do przewodniczącego, to myślę, że ja taką informację też otrzymam. Dlatego, że mieszkańcy już chcą podejmować inne działania związane po prostu z utrzymaniem i obawiam się, że po prostu będzie to nieciekawa sytuacja. Ja rozumiem. Jeszcze jedno takie moment, może państwu pozwolę się ustosunkować. Kwestia, co pani powiedziała, że policjanci się przebierają. Po godzinach służby policja ubiera cywilne ubranie i jest normalnie zwykłym obywatelem. I proszę nie wymagać od policjantów, że oni nie mają prawa korzystać z lokali użyteczności publicznej, że on jest człowiekiem drugiej kategorii i nie wolno pójść do lokalu Maciej, czy ewentualnie jakiegokolwiek innego na terenie Nowego Tomyśla, bo wydaje mi się, że ma do takiego prawa. Jeżeli jego zachowanie naruszało jakąś literę prawa, jak najbardziej oczekuję o interwencję, o informację, wtedy na pewno komendant podejmie kroki, postara się tę sytuację wyjaśnić i jeżeli będzie taka potrzeba, to wyciągnąć dyscyplinarne kroki względem tego policjanta, ewentualnie do komendanta. Rozumiem. Ja wiem, że policjant po godzinach pracy nie jest policjantem i nie musi chodzić, ale ja wiem, że to było w godzinach pracy i został samochód schowany, ale to jest odrębna sytuacja. W każdym bądź razie uważam, że państwo też powinniście zwrócić na to uwagę. Wie państwo co, ale to jest dosyć poważny zarzut, bo ukrywamy. Wiem, że to jest nagrywane i prezentowane ogólnie, także wie pani co, ja bym prosił o konkretną informację, tak żeby moglibyśmy to wyjaśnić. Ponieważ jeżeli ktoś kieruje pod adresem naszym jakieś zarzuty, do tego jeszcze publicznie, chcielibyśmy to wyjaśnić, żeby móc się do tego ustosunkować, żebyśmy mogli ewentualnie albo wyciągnąć kroki prawne względem tych osób, które naruszyły dyscyplinę służbową, albo w jakiś sposób się oczyścić. Nie wiem, czy pani mnie rozumie, moje stanowisko. Ja rozumiem pana stanowisko, ja nie będę zgłaszała, bo ja tych osób nie znałam z imienia i nazwiska, widziałam ich w mundurach, widziałam ich za chwilę przebranych i odstawiony samochód, ale zwracam uwagę, że to było działanie... Rozumiem, ale to wystarczy data, godzina i wtedy możemy ewentualnie my stwierdzić, bo u nas jest wszystko zidentyfikowane, kto w tym czasie był w służbie. Być może była taka sytuacja, że wcześniej byli, a później czas służby zakończył się i dlatego jest jak obecny. Dlatego bym prosił o konkretną informację, żebyśmy mogli się do tego ustosunkować. Ogłosiłem już przerwę, dlatego ja się wtrącam do tej dyskusji, ale jeszcze tutaj widzę, że pan Zbigniew Markowski pewnie jako prezes spółdzielni mieszkaniowej chce zabrać głos, więc proszę bardzo. Ja chciałem właśnie też zwrócić uwagę, że rzeczywiście myśmy kilkakrotnie, powiedzmy, zwracali uwagę, ja też również rozmawiałem z komendantem i tutaj no, trochę państwo rzeczywiście stawiają nas, powiedzmy, przedstawicieli organów i powiatu i gminy w bardzo trudnej sytuacji, bo jeżeli to się powtarza no, prawie że co tydzień czy dwa razy w tygodniu i właściwie nie ma reakcji, powiedzmy, takiej skutecznej, bo to, że przyjedziecie i po prostu, jak to się mówi, i ktoś tam widział, że ten, ale nie ma reakcji po prostu skutecznej, bo o to nam, powiedzmy, chodzi. I to naprawdę ja bym chciał, żeby przekazać panu komendantowi, że to właściwie, tak jak tutaj koleżanka powiedziała, cierpliwość się kończy. Cierpliwość się kończy.
bo to właściwie nawet, ja tu się tak zastanawiam, czy nie wystąpić po prostu do komendanta wojewódzkiego, że sobie po prostu nie radzicie. Bo sobie nie radzicie. Bo po prostu nas to naprawdę nie interesuje. Że i takie wypowiedzi po prostu tutaj pana, że zgłosić to, powiedzmy, zdarzenie jest. I mieszkańcy, powiedzmy, no to odczuwają. Jeżeli jest zdarzenie, to powiedzmy, musi tutaj również, no apelujemy do pana burmistrza, żeby tą procedurę przyspieszyć, bo ona też mi się wydaje trochę po prostu długa. No naprawdę, to jakby to występowało raz na pół roku, czy ten, ale to jak przychodzi dyskoteka, to takie te zdarzenia są. I dlatego tutaj jest apel o to, żeby podjąć takie kroki, a nikt nigdy nie wnioskował o to, żeby posterunek postawić koło Macieja, bo takiej potrzeby nie ma, bo to jest określone, są godziny, to są określone godziny, to jest tak jak pociąg jedzie z Poznania o tej określonej godzinie, tak samo jest po prostu te wydarzenia, więc tutaj nawet powiedzmy prawie, że można z dużą dokładnością dowiedzieć się, kiedy należy pojechać. Jeśli mogę się ustosunkować do tego, co przekazał tutaj pan, chciałem przekazać jedną rzecz. To, że pan twierdzi, że są konkretne godziny, to tak wynika z tego, że należałoby w tych godzinach ustawić stały posterunek. Tylko stuprocentowej gwarancji, że w tych godzinach zaistnieje jakiekolwiek zdarzenie, nikt z nas nie wie. Jeżeli pan ma jakieś super rozwiązanie, które mógłby pan nam podpowiedzieć, to oczekujemy takiego, który by zagwarantował sukces. Najlepszym rozwiązaniem w tym wszystkim, proszę państwa, jest to, że jeżeli to jest działalność uciążliwa dla społeczności, to należy po prostu wziąć, tak jak tutaj któryś z panów radnych powiedział, wziąć i tej działalności wycofać koncesję i zakazać prowadzenia. Bo doraźnych działań, tak jak państwo tłumaczyli, podejmujemy i oczywiście po prostu, no, nie jesteśmy w stanie jakby spełnić wszystkich wymagań, bo za chwileczkę się okaże, że w innym mieście, w rejonie miasta też coś się dzieje i też będzie potrzebna obecność policjantów. Dlatego każda rozmowa, jak jest tylko i wyłącznie informacja, nie jest to bagatelizowane od społeczeństwa, że coś dzieje się nie tak, jest tam kierowany patrol, żeby podjąć interwencję. Jeżeli nie spełniamy państwo oczekiwania, tak jak pan powiedział, ma pan prawo złożyć, nie wiem, zażalenie, petycję do komendanta wojewódzkiego, to tą sprawę po prostu rozpoczyna. Jeszcze jedna rzecz, proszę państwa, taka jedną rzecz, propozycja może z mojej strony. Proszę państwa, w rejonie Nowego Tomyśla, gdzie jest obszar monitorowany, nie notujemy żadnych zdarzeń, które mają po prostu, prawie żadnych zdarzeń, które mają podstawy wandalizmu, jakiegoś niewłaściwego zachowania, ponieważ każdy, kto jest monitorowany, to może ewentualnie kwestia spółdzielni, jeżeli to jest teren spółdzielni, to może zainwestować w monitoring tego obszaru. Będzie sprawa po prostu, można tak powiedzieć, cały czas, czy miasto ewentualnie. Będzie temat monitorowany, jest to newralgiczne miasta, można to coś takiego zrobić pod stałym nadzorem. Interwencja następuje w momencie, kiedy następuje po prostu jakakolwiek zachowanie się. Nie wiem, czy jeszcze państwo mają jakieś pytania? Ja bym jeszcze może taką uwagę, może by tych patroli może pieszych uruchomić, bo jeżeli taki samochód podjedzie po taki lokal, obojętnie gdzie, czy pod sklep, gdzie jest zgłoszenie, że tam się spożywa alkohol, no wiadomo, że każdy chwilę, moment już go nie ma. Jeżeli zajdzie patrol piesza spokojnie, w ten czas jest większa może interwencja. A dotychczas na mieście w ogóle patroli pieszych nie widać. Jedzie czterech w samochodzie sobie, i sobie jadą z jednej ulicy na drugi. Jeżeli ktoś jedzie bez pasa, to go gonią za miasto. Nie zatrzymują go w mieście, tylko poza miastem. Okazuje się, że facet jest zwolniony akurat z zapinania pasu, bo już takie przypadki zgłaszałem kiedyś. Teraz znowu się powtórzyło. Jechali znowu za facetem przez całe miasto. Za miastem go zatrzymali. Pokazali im zaświadczenie i powiedzieli tak: panowie, więcej razy za mną proszę nie jechać, bo już wiecie dobrze o tym, że ja od lat jestem zwolniony bez zapinania pasu. I nadal to się powtarza. Dziękuję bardzo. Z punktu widzenia taktycznego musi pan mi przyznać rację, że patrol zmotoryzowany jest bardziej mobilny i bardziej skuteczny, ponieważ może się przemieścić w każdej chwili. Przy patrolu pieszym, jeżeli będzie na środku osiedla, a będzie interwencja pod Maciejem, wybaczy pan mi, ale potrzeba ileś tam czasu, żeby ten patrol doszedł do tego miejsca i wtedy już może ta interwencja być bezpodstawna, ponieważ może już dojść do rozejścia się tej grupy osób. Także z punktu widzenia taktycznego patrol zmotoryzowany jest bardziej skuteczny. A patrole piesze kierujemy w miasto w miarę naszych możliwości, jeśli chodzi o osobowe.
Także w okresie weekendowym na terenie Nowego Domyśla nie jest jeden patrol, tylko kilka i staramy się również nawet łączyć te patrole ze Strażą Miejską, żeby po prostu ich nasycić więcej. Ale nie jesteśmy w stanie być w każdym miejscu Nowego Domyśla i w każdy rejon skierować po prostu ten patrol. Oprócz tego jeszcze mamy obszar wiejski, gdzie też również w okresie weekendowym kierujemy służbę, żeby również monitorować tam ład i porządek. To za 10 druga przerwa. Po przerwie obrady 26. sesji Rady Miejskiej w Nowym Domyślu prosiłbym już bardzo o zajmowanie miejsc. Przechodzimy w tej chwili do punktu 5. Jest to informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Ta informacja została przesłana Państwu w materiałach. Otwieram punkt. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, mam pytanie. Brał Pan udział 12 listopada w spotkaniu z przedstawicielami klubu biegacza Chyża Dziesiątka. Mam pytanie, czego dotyczyło to spotkanie? Czy chodziło może o wsparcie organizowanego biegu przez tą dziesiątkę na przyszły rok? Znaczy, to jest moja pomyłka, ja tak z rozpędu pisząc, ten klub nazywa się Chyży, a Chyża Dziesiątka to jest nazwa biegu, który jest zorganizowany, także przepraszam za tą pomyłkę. Znaczy spotkanie, w tym spotkaniu uczestniczyli burmistrzowie, byłem ja, była pani dyrektor Kruczyńska, no i byli przedstawiciele klubu Chyży, tam był chyba prezes, ja ich tak nie znam dokładnie. Ryszard Bronowicki. I pan Funka. W pierwszej części było to podsumowanie imprez organizowanych w tym roku jeszcze. Te, które były zorganizowane, przedstawiano, jakie są opinie na temat organizacji tych imprez i te opinie były bardzo, bardzo pozytywne. Wieści, które dochodzą do czy do członków klubu, czy do burmistrza są jak najbardziej wspomnienia pozytywne i chwalono nas za organizację, znaczy nas klub i instytucje wspomagające za organizację tego biegu, czy tych biegów. No i też była rozmowa o pieniądzach. Rozmowa dotyczyła finansowania przyszłorocznego biegu, który będzie już w innym terminie niż termin jarmarku wyklania biegliniarskiego. Tam się nie zapisywałem tego, ale 30 września, ma być 30 sierpnia, przepraszam, ma być zorganizowany. Tam też była omawiana trasa biegu, troszeczkę zmieniona. No i też była mowa o tym, że przewidywane jest, że liczba uczestników tego biegu wzrośnie, że wzrośnie do maksymalnie możliwej liczby uczestników, tam jest chyba 700 osób może w takim biegu brać udział. W związku z tym też przedstawiciele klubu sugerowali, że być może większe środki byłyby potrzebne, natomiast burmistrz tutaj w sposób jednoznaczny stwierdził, że środki na przyszły rok już zostały zaplanowane w budżecie i takiej możliwości, jeżeli chodzi o ten bieg przyszłoroczny, nie ma. Natomiast jak będzie się impreza rozwijała i jak to będzie wyglądało w dalszym okresie czasu, no to trudno w tej chwili prognozować. Była też mowa o organizacji biegów tych związanych z olendrami, tak nazwijmy, czyli tych biegów organizowanych po okolicy. Tam też była mowa o pieniądzach, ale no, tak jak mówiłem już wcześniej, burmistrz stał na stanowisku takim twardym, że tak powiem, że pieniądze zostały na ten rok już w zasadzie rozdysponowane, więc nie składał żadnych deklaracji, czy nie mówił o możliwościach zwiększenia tych kwot pieniędzy. Myślę, że to były takie najważniejsze punkty tej rozmowy. Dziękuję.
więcej zgłoszeń. Zatem przejdziemy, rozumiem, że informacja została przyjęta. Przejdziemy do punktu 6. Jest to sprawozdanie z działalności publicznej, którego publicznej w okresie międzysesyjnym wraz z informacją o realizacji uchwał Rady Miejskiej. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych chce? Proszę bardzo, Pan Radny Jan, przepraszam, Pan Skowiak. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ja tu mam zapytanie do Pana Burmistrza na stronie pierwszej. Na dole jest poinformowano o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko do spraw pozyskania środków zewnętrznych. Chciałbym się dowiedzieć, ile na dzień dzisiejszy jest zatrudnionych osób w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. To jest jedno pytanie. Teraz na stronie 8 został dokonany już przetarg na ulicę Olchową i chciałbym się dowiedzieć, jakiej długości odcinek zostanie wybudowany za te 192 tysiące tam w zaokrągleniu. To jest drugie pytanie. Teraz na tej samej stronie wszczęto na przykład postępowania przetargowe i na rozbudowę świetlicy wiejskiej o sanitariaty i zaplecza kuchenne w Nowej Róży. Jaki jest przewidziany koszt tej właśnie budowy? Potem na stronie 9 jest ponadto do klubów sportowych wystosowano pisma i zebrano od nich informacje, które służyć będą do ustalenia wysokości dotacji na 2013 rok. W związku z tym mam pytanie, czy tutaj jest ujęty również, zwrócę się do klubu sportowego Polonia, który po prostu w tej chwili jest, jakby to powiedzieć, zawieszony, nie działa, a jest to klub o dużych tradycjach. Czy takie właśnie informacja została zasięgnięta? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jeszcze w tej chwili jakieś inne pytania dotyczące sprawozdania? Proszę bardzo, Pan Radny Piotr Szymkowiak. Proszę o podanie mikrofonu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mam pytanie, jest strona pierwsza. Pozytywnie zaocenia wniosek mieszkańca Nowego Myśla, sprzedaży gruntów i tutaj zastanawia się części działek, a dalej są całe działki. Także chciałbym wiedzieć, czy to są tylko części, czy te całe działki. Jeżeli całe, to jaka to była powierzchnia? Na stronie 8. Wszczęte postępowanie przetargowe na wykonanie usług w zakresie wyłapywania i utrzymywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Nowy Tomyśl. Tutaj chciałbym trochę szerzej odnośnie tych artykułów, które też ukazywały się w gazecie o tym schronisku, że ono miało być zamknięte i prawdopodobnie to jest tym spowodowane. Chciałbym o rozszerzenie. I jeszcze jedna rzecz dotycząca Straży Miejskiej. Mam tutaj, jest Pan Komendant. Ujawniono 12 przypadków nieporządku na terenie gminy i spowodowano ich uporządkowanie. Że tu chciałbym od razu pogratulować skuteczności, ale chciałbym wiedzieć, jak to się odbywa, ta kontrola uporządkowania. I w nawiązaniu do tego na ostatniej stronie jest przeprowadzono 4 kontrole posesji, bo tutaj na terenie gminy, a tutaj 4 kontrole posesji. Na podstawie czego te kontrole były przeprowadzane, czy ktoś to zgłosił, bo to jest dotyczące porządku na posesji. Nie ma informacji, czy zostało to pozytywnie, czy uporządkowali, czy uporządkowali. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie ma na razie więcej zgłoszeń, więc podaję głos burmistrzowi. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, goście zgromadzeni. Pierwsze pytanie, które zadał Pan Radny Frąckowiak, odnosiło się do kwestii zatrudnienia osób w gminie Nowy Tomyśl, konkretnie w Urzędzie Miejskim, a jeszcze konkretnie w Wydziale Rozwoju i Promocji dotyczące środków finansowych. Do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych. W części na to pytanie ja odpowiem, w części pani uzupełni pani sekretarz, jeśli pan przewodniczący zechce udzielić głosu. A więc stwierdzam, że jest jedna osoba w Wydziale Rozwoju i Promocji, która w tej chwili przebywa na
urlopie na zwolnieniu lekarskim, praktycznie pewnie pozostanie do czasu rozwiązania, bo jest w ciąży i lekarz nie pozwala pracować. W związku z tym, że jest to stanowisko newralgiczne, biorąc pod uwagę zadania, które przed nami stoją i które będziemy musieli podjąć, a potem rozliczyć i rzecz jasna prowadzić działalność bieżącą, musieliśmy posiłkować się osobą na zastępstwo. I jak żeśmy to rozwiązali, powie pani sekretarz za moment. Jeśli chodzi o kwestię przetargu na ulicę Olchową, kwestię działalności naszej w odniesieniu do róży, to pani naczelnik Zielińska prosiłby o udzielenie w kolejności pani Zielińskiej. Jeśli chodzi o kwestie klubów sportowych, pism do klubów sportowych, tak bardzo ogólnie mówiąc, burmistrz Ruta. Natomiast kwestie, które podniósł pan radny Szynkowiak, w części podejmie w odpowiedzi pan Piotr Chojan, którego poproszę, aby udzielił pan przewodniczący głosu. Także komendant Wieczorek, ponieważ jedno z pytań dotyczyło tej problematyki, i także burmistrz Ruta na jedno pytanie. Tyle z mojej strony, zatem proponuję, żeby dokończyła problematykę zatrudnienia i wykreowania nowej osoby w wydziale pani sekretarz gminy. Przewodniczący, Wysoka Rado, tak jak już pan burmistrz powiedział, potwierdzam, że środkami, pozyskiwaniem środków z funduszy zewnętrznych zajmuje się u nas jedna osoba, ale przy realizacji konkretnych projektów powoływane są zespoły spośród pracowników urzędu, a ta osoba pełni rolę koordynatora. Pani zatrudniona na tym stanowisku jest na urlop, jest na zwolnieniu lekarskim. Ma informację, że to zwolnienie lekarskie będzie trwało przez okres ciąży. Ona się dopiero niedawno zaczęła, także jest to zbyt długi okres czasu, aby tego stanowiska nie obsadzić. I pan również zdecydował o ogłoszeniu naboru. Nie było tutaj takiej potrzeby, ponieważ na zastępstwo, czyli na czas nieobecności tej osoby, nie ma takiej potrzeby, aby ogłaszać nabór, ale biorąc pod uwagę ważkość tych zadań i ich znaczenie później dla finansów gminy, właśnie tak pan burmistrz zdecydował. Na ten nabór zgłosiło się 5 osób, przy czym 2 osoby nie spełniały warunków niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Pozostałe 3 zostały poproszone na rozmowę kwalifikacyjną, bo tylko w taki sposób odbył się akurat ten nabór, nie było tu żadnych specjalnych testów. I spośród tych 3 osób została wyłoniona osoba, kandydat na zatrudnienie, na zastępstwo na tym stanowisku. Jest to konkretnie pani, nazywa się Aleksandra Plucińska. Ta pani podejmie pracę na zastępstwo z dniem 1 grudnia tego roku. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o pytanie dotyczące usług w zakresie wyłapywania i utrzymywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Nowy Dąb. Może rozpocznę od tego, że dotychczas mieliśmy umowę podpisaną i to już ta umowa funkcjonowała od wielu, wielu lat z panem Brzozowskim. Wcześniej nazywało się to przytulisko, w ostatnim okresie czasu nazywało się to hotel. Zaś otrzymaliśmy informację i to miało miejsce na przełomie października i listopada, właściwie w końcówce października, że po 1 stycznia tenże hotel dla piesków niestety, ale działać, czy inaczej przyjmować następnych piesków nie będzie mógł, ponieważ nie wykonano zaleceń tych, które zostały na hotel nałożone do wykonania z powodu
czy w celu spełnienia warunków określonych tych, które w odpowiednich przepisach są zapisane. Po powzięciu tej informacji pan Brzozowski odezwał się do nas z jednoznaczną informacją albo prośbą, aby wszyscy wójtowie i burmistrzowie z gmin, z których te pieski w tymże hoteliku przebywają, wpłynęły na powiatowego lekarza weterynarii, aby zezwolenie zostało przedłużone. Przypomnę, że powiatowy lekarz weterynarii ponad pół roku temu przedłużył funkcjonowanie tegoż hotelu do 31 grudnia 2012 roku, biorąc pod uwagę jedno przedłużenie, więcej nie miał żadnych takich podstaw, bo tak stwierdził, aby przedłużenie przyjmowania następnych psów, aby pan Brzozowski mógł uzyskać. W związku z powyższym rozpoczęliśmy działania zmierzające do wyboru następnego oferenta czy usługodawcy, który mógłby to zadanie wykonać, dlatego też ogłosiliśmy przetarg. Na przetarg nie zgłosił się nikt. W wyniku takiego rozstrzygnięcia wystąpiliśmy z zapytaniem ofertowym do kilku schronisk z prawdziwego zdarzenia i w tej chwili oczekujemy, to w przyszłym tygodniu nastąpi, na bezterminie wskazany na przedłożenie tychże ofert. Spodziewamy się, że jakieś oferty wpłyną i w zależności od tego, co wpłynie, będziemy dalej podejmować decyzję, co gdyby nie można było podpisać umowy, bo takie prawdopodobieństwo też wchodzi w rachubę. Od razu też, zanim nie rozstrzygniemy tej długiej procedury, to nie będę mówił już o planach i C, i D, bo takowe są, zaś docelowym i ostatecznym, gdyby się nie powiodło i z nikim takiej umowy nie można by podpisać, wówczas, biorąc pod uwagę teren, który mamy przeznaczony, teren gminny w Paproci, pod budowę skroniska, przeprowadzimy całą tą procedurę, ale to się troszeczkę opóźni w czasie. Na ten czas chcemy po prostu podpisać umowę. Trzeba dołożyć do całej tej sprawy jeszcze jeden element. Ano taki, że psy w rozumieniu prawa są traktowane jako rzeczy ruchome. W związku z powyższym pan Brzozowski, podpisując z nami umowę, przyjął te rzeczy ruchome i stał się ich posiadaczem. Dlatego też został poinformowany nie na koniec grudnia, tylko wcześniej, że jeżeli my 1 stycznia nie będziemy mieli podpisane z kimś umowy, to te psy po prostu on będzie musiał zajmować się nimi, opiekować do momentu, dopóki innego miejsca dla tych psów nie znajdziemy. Od razu też rozstrzygamy temat związany z finansowaniem. Jeżeli tak należy traktować psy, jako te rzeczy ruchome, to my też nie mamy podstawy prawnej, żeby płacić dalej w tym okresie przejściowym za te psy. Jeżeli chodzi o psy, które pochodzą z terenu gminy Nowy Tomyśl, one są zaewidencjonowane, opisane, mamy zdjęcia porobione, i w tym momencie w sposób jednoznaczny będzie można określić, które te psy są, mówiąc kolokwialnie, nasze, które pochodzą z gminy Nowy Tomyśl. Bo w międzyczasie dowiedziałem się, i to zupełnie przez przypadek, że nie tylko z terenu gmin Kuślin, Lwówek i Miedzichowy psy znalazły się w hotelu, ale także z innych gmin, między innymi Pniewy, Duszniki, Kwilcz. I to są te gminy, o których my wiemy. Mogę powiedzieć tak, że skoro nie było mowy przez pana Brzozowskiego o tym, że z tychże gmin ostatnich, które wymieniłem, że w ogóle psy są, no to zadawałem pytanie, czy aby jeszcze z innych gmin tych psów nie ma w tymże przytulisku czy hotelu. Uzyskaliśmy odpowiedź, że niby nie. Tylko takie pytanie było też zadawane wcześniej, kiedy była mowa, że są tylko pieski z tych 4 gmin, o których wcześniej mówiłem, czyli Nowy Tomyśl, Lwówek, Miedzichowo i Kuślin, a potem się jednak okazało, że z innych gmin też. Czyli problem dotyczył
sprowadzania tutaj do tego hoteliku piesków z różnych rejonów, już nie mówiąc o gminie Nowy Tomyśl, ale także poza powiatem nowotomyskim. I dzisiaj pan Brzozowski w sposób jednoznaczny wypowiada się stąd te wzmianki prasowe, to co on ma zrobić z tymi pieskami? Ja powtarzam, bo takie pismo od nas otrzymał, że w momencie, kiedy podpiszemy umowę, wówczas my systematycznie te psy, które są naszymi psami, będziemy przenosić do nowego podmiotu, w nowe miejsce, tam, gdzie tą umowę podpiszemy. Zaś nie będziemy zajmować się tymi pieskami, które z gminy Nowy Tomyśl nie pochodzą. Dyskutowany także był temat, co się stanie, bo to też się przewijało przez prasę, jak te psy wypuści. To nie jest tak, że te psy wypuści, ponieważ jeżeli te psy wypuści, to rozliczy go powiatowy lekarz weterynarii. Ponieważ w umowach były zapisy, jest ewidencja, jakie te psy faktycznie przebywały. W związku z powyższym w każdym momencie lekarz powiatowy weterynarii będzie mógł udowodnić, albo inaczej zapytać, gdzie te psy trafiły. Czy jeżeli zostaną przeniesione na jego zlecenie do schroniska innego, to będzie posiadał dokument, że taki, a taki pies trafił tam, a tam. To już tak rozwiązując jakąkolwiek dyskusję w sprawie. I na koniec dopowiem ostatni element tej układanki, czyli zapis ten, który był wprowadzony do umowy. Owszem, było wyłapywanie i przetrzymywanie, ale też był nałożony obowiązek znajdywania schroniska docelowego dla tych piesków, tak, aby ich tu nie przybywało. I muszę powiedzieć, że pan Brzozowski z tych działań niestety się nie wywiązywał. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek adopcje, to one były prowadzone bardziej przez urząd, bo to my publikowaliśmy na stronach internetowych, szukaliśmy tu, na miejscu także osób, które te pieski z tego hoteliku będą mogły zabrać po to, żebyśmy mniej płacili. Po to, zresztą taki zapis jest w uchwale też, że jeżeli ktoś weźmie pieska ze schroniska, czyli z tego hoteliku, to nie będzie płacił podatku od posiadania, czy tej opłaty od posiadania psa. Niestety z tych zobowiązań pan Brzozowski się nie wywiązał, dlatego też problem jest taki, jakim jest. Zaś nie będę powtarzał się, ale takie właśnie docelowe rozwiązanie widzimy, jeżeli chodzi o problem, no nie tylko piesków, ale także zwierząt domowych. Następny temat dotyczył klubów sportowych. W roku 2000, właściwie w końcówce roku 2010 odbył się pierwszy podział środków finansowych przeznaczonych i zapisanych w budżecie na sport, ja go umownie nazwę kwalifikowany, bo chodziło o kluby sportowe, gdzie między innymi tam też występowała Polonia. Został ustalony klucz podziałowy. Taka tabelka, ona była zaakceptowana także przez Komisję Oświaty jako branżową. To także było spotkanie z tymi prezesami ogólnie rzecz biorąc, czy inaczej przedstawicielami poszczególnych klubów. W związku z powyższym takie rozwiązanie zostało przyjęte. W wyniku przyjęcia budżetu w miesiącu styczniu zostali wszyscy poproszeni, gdzie doszło do tak zwanego otwartego sprawdzenia wszystkich danych, które zostały zawarte w pismach. Po opublikowaniu, po zaakceptowaniu danych był, zresztą ja jestem w posiadaniu, jestem autorem tego arkusza, uruchomiony arkusz, czyli wpisana kwota w związku z powyższym. Po tychże wskaźnikach pojawiły się kwoty, ile każdemu klubowi się należy. My dzisiaj występujemy do tychże klubów, aby te dane już nam dostarczono, bo właściwie sezon jako taki tegoroczny się zakończył. W związku z tym, że się zakończył, chcemy pozbierać dane, żeby przygotować się po przyjęciu budżetu w miesiącu styczniu, zebrać wszystkich zainteresowanych, bo to się odbywa przy otwartej kurtynie, zainteresowanych, czyli tych, którzy funkcjonują, którzy złożyli wnioski, po to, żeby środki podzielić. I teraz dalsze pytanie co do funkcjonowania Polonii. Polonia jako klub w tej chwili nie funkcjonuje, ponieważ ani nie prowadzi żadnych zajęć, nie prowadzi normalnej działalności statutowej. W związku z powyższym odpowiadam na pytanie. Jej, że tak powiem, w planie finansowym nie ma, bo żeby zdobyć jakiekolwiek środki, trzeba się rozliczyć z tych, które uzyskano.
A faktem jest, o czym informowaliśmy już Wysoką Radę, że Polonia z wszystkich środków się nie rozliczyła w tej chwili. Rozpoczęła się procedura administracyjna w celu odzyskania środków wraz z odsetkami i to się w tej chwili toczy. Czyli na kanwie nawet tego wydarzenia i tak Polonia nie mogłaby wystąpić o środki finansowe, bo warunkiem uzyskania środków jest rozliczenie wcześniejsze. Nie będę dalej wypowiadał się na temat Polonii, bo nie jestem upoważniony, zaś wyjęliśmy aktualny zapis w KRS-ie i nie ma żadnego zapisu w KRS-ie, że Miejski Klub Sportowy Polonia Redos Nowy Tomyśl jest w jakikolwiek sposób, czy to w likwidacji, czy w upadłości, czy jeszcze innej. Nie ma żadnych takich zapisów. Mało tego, to też informuję, bo była tam sprawa o wynagrodzenie dla zawodnika, gdzie otrzymaliśmy, i to chyba na dniach, nie wiem, dwa dni temu, informację od komornika, że sprawa zostaje umorzona, ponieważ nie ma z czego tych środków zdjąć. My nie przekazujemy środków z powodów określonych. Polonia jako taka środków nie posiada, w związku z powyższym komornik nie ma z czego zająć. Czyli dlatego też Polonia nie jest planowana w żadnym podziale środków na rok przyszły. To są chyba moje tematy wszystkie. Jeszcze, przepraszam panie burmistrzu, ta ulica Orchowa, no to już pani. Aha, dobrze, dziękuję bardzo. Ulica Orchowa. Poprzedni przetarg, nie wiem czy państwo wiecie, został unieważniony z uwagi na to, że oferta przewyższała wartość środków zabezpieczonych w budżecie. Dokonaliśmy podziału inwestycji na etapy. W tej chwili został ogłoszony następnie przetarg na pierwszy etap. Pierwszy etap obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej w całej ulicy. To jest na długości 214 metrów bieżących. Po wykonaniu tak zwanej deszczówki zostanie przygotowany korytarz drogi, zostaną włożone dwie warstwy podbudowy na szerokości 6 metrów. Okrawężnikowana zostanie ta ulica i zostaną zaznaczone, wyprofilowane wjazdy. I na tym zakończymy pierwszy etap realizacji tej inwestycji. W dalszej kolejności przewidziana jest wykonanie nakładki asfaltowej, ale to dopiero jak będą środki w następnym budżecie czy w następnych latach. To jeżeli chodzi o ulicę Orchową, natomiast Róża Nowa, jest to rozbudowa świetlicy wiejskiej o pomieszczenie sanitariatów i kuchni. Wpłynęło 6 ofert. W budżecie mamy zabezpieczone 106 tysięcy złotych na tą realizację zadania. Najtańsza oferta to było 101 850 zł, najdroższa 175 833 zł i 54 grosze. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeśli chodzi o pytania pana radnego Piotra Szymkowiaka dotyczące zgody na sprzedaż działek w Ogrodzie, właściwie ich części, już tłumaczę. Obie te działki stanowią dojazdy do pól. Są to takie, nazwijmy to technicznie, drogi ślepe. Prowadzą po prostu pomiędzy polami będącymi własnością osób prywatnych. I tak się akurat złożyło, że jeden z właścicieli posiada grunty, do których część tych dróg prowadzi wyłącznie, tak? Czyli nie ma innej osoby, która korzystałaby z tych dróg, czyli na pewnym ich odcinku. I zachodzi możliwość ich skrócenia, żeby ten odcinek ślepy był po prostu krótszy, co jemu umożliwi po wykupieniu tych części, które są położone tylko i wyłącznie pomiędzy jego polami i nie prowadzą już do nikogo innego, bo pozwolą mu to po prostu zagospodarować, nie będzie tam drogi gminnej, która już praktycznie nikomu nie służy. Ponieważ odnosi się to do dwóch działek, zwrócił się z wnioskiem o rozważenie możliwości wydzielenia tych części, które znajdują się już tylko i wyłącznie pomiędzy jego polami, tylko do jego gruntów prowadzą. Taka zgoda została wyrażona, zostanie wszczęty podział i następnie w trybie bezprzedmiotowym zostanie mu to zbyte. Dziękuję. Jeszcze pan komendant, tak? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowny Panie Radny, fakt faktem ujawniono 12 przypadków nieporządku na terenie gminnym, powinno być.
a spowodowaliśmy ich uporządkowanie przede wszystkim siłami osób, nad którymi mamy nadzór, odrabiającymi karę ograniczenia wolności. Jeśli chodzi o 4 kontrole posesji, to w ostatnim okresie zadymianie też uważamy jako nieporządek pewnego rodzaju, ale tutaj dotyczy zadymiania. Ostatnie wahania ciśnień spowodowały, że ludzie rozpoczęli palić w piecach i dymy różnego koloru, przede wszystkim jest to kolor czarny, no i trudno nam niekiedy ludziom zgłaszającym wytłumaczyć, że czy węgiel, czy miał na początku takim kolorem palił się będzie. Jednakże posiadamy upoważnienie zgodne z ustawą Prawo Ochrony Środowiska wydane przez pana burmistrza do kontroli takich sytuacji i zaczynamy to wykorzystywać. Osoba, zarządca, właściciel budynku ma obowiązek wpuścić nas na teren swojej posesji, pokazać nam, czym pali. I te przypadki kontroli potwierdziły, że tam był węgiel składowany przy piecu i trocinowe brykiety. Nadmienię też, że korzystając z okazji, że ta informacja zarówno jest oglądana w internecie, jak i będzie oglądana w telewizji kablowej, że za niewpuszczenie nas w takim przypadku na teren posesji i nie pokazanie nam, czym dany właściciel pali, grozi kara pozbawienia wolności do lat 2. Dziękuję. Przepraszam, to jest, panie komendancie, w ramach, bo koledzy poprawiają, wszyscy widzę, znają prawo, w ramach kontroli, tak? A nie w ramach przeszukania, bo ja z tego co wiem, to można wpuścić tylko księdza po kolędzie i nikogo więcej. Jeżeli mogę odpowiedzieć, to jest właśnie ewenement w prawie polskim, na którym zwrócili nam uwagę prawnicy podczas szkoleń. Ma pan rację, wpuścić wyłącznie można na podstawie nakazu prokuratorskiego lub sądowego na tak zwaną legitymację, jeżeli istnieje uzasadnienie, podejrzenie, że coś się w danym mieszkaniu dzieje. I trzeci przypadek nieznany, tego palca nie będę pokazywał, to jest przypadek dotyczący ochrony prawa ochrony środowiska. Także jeżeli ktoś z państwa jest zainteresowany, proszę zajrzeć w tą ustawę i naprawdę za niewpuszczenie jest wskazana kara do 2 lat pozbawienia wolności. Jeżeli mogę, prosiłbym o tą informację, że tak powiem, rozpowszechnić może też na stronie urzędu, żeby się znalazło, bo ja pierwszy o tym słyszę. Dziękuję. Będzie upowszechniona, tyle dodam. Jeszcze wracając do tej informacji dotyczącej ulicy Orłowej, bo tutaj przed chwilą zostają przypomniano mi, że w protokole z poprzedniej, znaczy przeczytałem protokół z poprzedniej sesji i tam Rada podjęła decyzję w sprawie przeniesienia zadania na przyszły rok. Taki wniosek był pana radnego Jana Klimko i tak to było przegłosowane. Tak było, było to przegłosowane. Przewodniczący Rady Miejskiej, cytuję protokół. Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, iż najwięcej kontrowersji wywołała ta jedna zmiana, dlatego też w pierwszej kolejności poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego Klimko o unieważnienie obecnego przetargu i uruchomienie nowego przetargu na realizację ulicy Orłowej na wiosnę 2013 roku. Wniosek został przegłosowany za. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedmiotem dyskusji była zmiana budżetowa. W związku z powyższym my występowaliśmy po otwarciu ofert o uzupełnienie środków finansowych, jak dobrze pamiętam, 180 tysięcy. I to było tutaj dyskutowane. Państwo nie wyraziliście zgody na wprowadzenie kwoty 180 tysięcy. Przepraszam, w podtekście mówię do tej kwoty, która od początku w budżecie jest. A na początku w budżecie była kwota zapisana 200 tysięcy złotych. W związku z powyższym tą procedurę przetargową unieważniliśmy. Wdrożyliśmy pierwszy etap, o czym mówiła pani naczelnik, polegający na tych elementach, które tutaj zostały przedstawione, tak żeby te kwoty, które są zapisane w budżecie, wykorzystać.
inwestycję zrobić od razu. I za te środki nie będę tłumaczył dlaczego, bo masa asfaltowa i tak będzie droższa i to będzie droższe wszystko. Ale z tego zapisu jasno, panie burmistrzu, na mnie wynika, że miała być inwestycja i zadanie zrobione na wiosnę przyszłego roku. Tutaj coś jest nie tak. Naprawdę ja mówię to, przeszkadzam. Bez tej interpretacji prawa. Panie burmistrzu, były dwa powody, dlaczego zgłosiłem ten wniosek. Pierwsza rzecz, że mówiłem, że tak jak pan mówi, było 200 tysięcy przeznaczone na tą inwestycję, a się okazało, że trzeba jeszcze 180 dołożyć. A druga sprawa, tutaj pani Barbara Jandy też wskazywała na to, że nie mieliśmy w ogóle środków, wobec tego nie można było rozstrzygnąć tej oferty, skoro nie mamy tutaj środków, że jest to sprzeczne z prawem o zamówieniach publicznych. Czy tak, pani Basiu? Tak. I te dwa powody były jakby przyczyną zgłoszenia tego wniosku, no i podjęliśmy jako Rada całość taką decyzję. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pragnę przypomnieć, że przedmiotem przy całych tych obrad i dyskusji na temat ulicy Orchowej była kwota dodatkowa 180. Ja pytam w tym momencie, czy został przedłożony wniosek o wyrzuceniu, wykreśleniu z budżetu tegorocznego kwoty tej zapisanej na początku? Odpowiadam, nie. To nie wiem, na jakiej podstawie państwo dochodzicie do wniosku, że my powinniśmy tą kwotę wykreślić. Na podstawie tego, co zostało przedłożone, zgadzam się, że państwo mówiliście, nie dokładamy. Ja to tak w sposób jednoznaczny przyjmuję. Jeżeli nie dokładamy, no w tym momencie ogłosiliśmy przetarg i realizujemy te środki, które są zapisane. A jednoznacznie ta kwota nie została zdjęta. Pytam dalej. Jeżeli by była zdjęta, pytanie, bo tak powinno być stwierdzone, z przeznaczeniem na co? Albo na przykład, że zmniejszamy w tym momencie deficyt. Takiej dyskusji nie było. Dyskusja toczyła się na temat kwoty dodatkowej. Zgłoszeń przejdziemy zatem do punktu 7. Są to interpelacje i zapytania radnych. Na piśmie nie wpłynęła żadna interpelacja w okresie międzysesyjnym. Otwieram ten punkt. Czy bardzo, czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Czy bardzo, pan radny Jan Kilko. Panie burmistrzu, szanowni państwo, mam pytanie. Trochę czasu minęło od decyzji o tym, że gmina nie będzie kontynuowała działań w celu wyzbycia się tych akcji IPEC-u. Mam pytanie, jakie państwo burmistrzu, panowie burmistrzowie zamierzają podjąć działania w tej sprawie? I druga sprawa, czy i kiedy zostanie uchylona, wycofana z obrotu prawnego ta uchwała Rady Miejskiej z 30 marca dotycząca wyzbycia się udziału w akcji IPEC-u? Jakie propozycje są panu burmistrzu właśnie dotyczące przyszłości IPEC-u? I druga sprawa, tutaj rozmawiając na temat tego schroniska, pan burmistrz wspomniał, że gruntami dysponuje gmina. Chciałbym wiedzieć, iloma, w posiadaniu ilu hektarów ziemi, jak gdyby jest gmina, co się z tą ziemią dzieje? Czy ona leży odłogiem, czy ona jest w jakiś sposób wydzierżawiana, użytkowana? Jeżeli tak, no to otrzymamy jakieś z tego dochody. Dziękuję. Dziękuję. Przypominam, że jesteśmy w punkcie interpelacji do pytania radnych. Nie widzę więcej zgłoszeń. Jest pan radny Michał Kasper, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym się zapytać, bo sprawozdanie burmistrza jest praca wykonana przez służbę drogową i tu są dwa rodzaje prac, które moim zdaniem nie bardzo do służby drogowej widział, żeby je przypisać. Mianowicie to jest naprawa włazów kanalizacji deszczowej, mój przykład tu jest ulica Powima, i drugie to jest czyszczenie kraty na szarce. Wydaje mi się, że to są zadania, które powinien realizować przedsiębiorstwo wodociągów. Jeżeli jest inaczej, ewentualnie są inne uzasadnienia, to zapytam, dlaczego te roboty wykonuje służba drogowa. Tym bardziej, że to jest służba bardzo, powiedziałbym tak, skromna, a zadań ma stosunkowo dużo. I jest używana do takich bardzo pilnych robót, niemalże interwencyjnych. Dziękuję bardzo.
chce więcej zgłoszeń, zamykam za ten punkt interpelacji i zapytania radnych. Przechodzimy do punktu 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Panie Przewodniczący, problematyka, która została poruszona w pytaniach, znajduje się w gestii z racji kompetencji burmistrza Ruty. Dlatego prosiłbym o udzielenie głosu burmistrzowi Rucie, który udzieli odpowiedzi. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, może najpierw pytanie numer jeden. Jaka przyszłość PEC-u i co z uchwałą? Jak Państwo przypominacie sobie, na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, a miało to miejsce w październiku, przedłożyliśmy propozycję, aby wyrazić wstępną opinię na temat możliwości wydzierżawienia na lat 15 w trybie przetargu całego majątku PEC-u. W międzyczasie te działania odstąpiliśmy, ponieważ musielibyśmy wdrożyć nową procedurę przetargową i w ślad za tym mieć zabezpieczone środki finansowe. A pojawiła się ta koncepcja następna, związana z możliwością połączenia współpracy gminy i spółdzielni, zarządu spółdzielni mieszkaniowej. W tej chwili jest przygotowywana analiza. Zdaję sobie sprawę, że to trwa, ale to także pytania, które są zadawane przez zarząd spółdzielni. Jak przebiegałaby kalkulacja albo symulacja związana z wprowadzeniem środków przez zarząd spółdzielni mieszkaniowej do spółki PEC na określoną inwestycję przy współudziale środków finansowych inwestycyjnych z majątku firmy PEC. Ta analiza powinna się pojawić w miesiącu grudniu. Wówczas będzie wstępne czy definitywne wstępne porozumienie w tejże sprawie i wówczas chcemy to przedłożyć Wysokiej Radzie. Koncepcja w tej chwili jest taka, aby określone brakujące środki finansowe dołożyła spółdzielnia mieszkaniowa na inwestycje w postaci kogeneracji. Od razu rodzi się też pytanie, bo takie głosy już krążą, bo niektórzy ci, którzy wykonują określone urządzenia energetyczne, mają problemy z podłączeniem do sieci energetycznej. Od razu odpowiadam, że ustawa nakłada obowiązek na tego, który jest właścicielem sieci, do przesyłu na tak zwane potrzeby własne. Co to znaczy? Jeżeli zostałaby wykonana kogeneracja, wówczas, jeżeli udziałowcami byłaby gmina i spółdzielnia mieszkaniowa, to te potrzeby własne mogą być konsumowane przez majątek gminny, czyli jednostki, wszystko to, co podlega gminie, a także przy współdziałaniu ze spółdzielnią mieszkaniową przez zasób spółdzielni mieszkaniowej. Mówię o tym, co zostanie, co zostałoby wyprodukowane, czyli o tej energii elektrycznej, która byłaby do zagospodarowania. Co do dalszej części pytania, w momencie podejmowania tej decyzji uchyleniu podlegałaby uchwała ta, która dotychczas jest. Do momentu, dopóki to się nie rozstrzygnie, nie przedstawiamy Państwu wycofania czy anulowania tejże uchwały, tylko ona nadal aktualna jest, ponieważ daje to także upoważnienie nad tymi pracami, które w tej chwili trwają. Od razu też powiem, jeżeli chodzi o samą analizę, płatnikiem nie będzie gmina, tylko w tym momencie za samą analizę, która ma kosztować z wiedzy, którą mi przedstawiał Pan Prezes, ale to wszystko będzie rozstrzygnięte w międzyczasie, ponad 20 tysięcy złotych. Za tą analizę już płacić będzie PEC, bo co innego przygotowywać coś do sprzedaży, a co innego pod kątem inwestycyjnym prowadzonym bezpośrednio przez spółkę. Jeżeli chodzi o schronisko Paproć. Tam jest około 1,5 hektara. Jak Państwo... Proszę. Nie, nie. Jeżeli mnie na przykład dzisiaj byłoby niemożliwe, to tutaj napiszmy. No, przecież Państwo otrzymaliście... Państwo otrzymaliście informację, nawet mapkę ode mnie tu na sesji, gdzie ma powstać, gdzie byłoby planowane. Bo tak... Nie, nie, nie. W ogóle ogólnie. Pan radny, ja pierwszy.
Panie Burmistrzu, chodziło o to, że wspomniał Pan tutaj o tym schronisku, no, że gmina dysponuje obszarami tam jakichś gruntów, przykładowo te 1,5 hektara, gdzie tam planuje się to schronisko. Tylko moje pytanie było takie, co w tej chwili, jak gdyby na tym terenie się dzieje, czy jest to ubór, czy jest to wydzierżawiane, jeżeli tak, to czy są z tego dowody i czy jeszcze gmina ma gdzieś też tego typu ziemię i co się z nią dzieje? Dziękuję. A jeżeli na dzisiaj Pan nie jest jakby w stanie do Pani... Jeżeli chodzi o grunty orne, to są albo w dzierżawie, to co gminne. Jeżeli tu w tym momencie mówimy o tym terenie, to to jest ugór. Nie ma żadnej dzierżawy ugoru. Zresztą niezasadnym byłoby w tym momencie doprowadzać do trybu przetargowego dzierżawy na ten grunt, po to, żeby potem tą dzierżawę odbierać, bo znowu już odbierałbym zarzuty, dlaczego komuś robi się wodę z mózgu, każąc tam robić nakłady finansowe, nie wiem, czyszczenia i coś tam jeszcze, za chwilę odbierania pod kątem schroniska. Dlatego w kontekście tego schroniska to odbierałem. Zaś innych gruntów, tak zwanych nieużytkowych, nie mamy. Jeżeli Pan zacznie pytać w tym momencie w szczegółach, to przykład podaję. Mamy grunt pod zabudowę na tak zwanym starym zieleniaku, który dzisiaj jest miejscem parkingowym, żeby już nie było podtekstów, który jest miejscem parkingowym, a docelowo w planie, który tam funkcjonuje, jest przeznaczony pod zabudowę wysoką, trzykondygnacyjną z możliwością zlokalizowania handlu. Także bardzo bym prosił o sprecyzowanie pytania, żeby potem nie było jakichś tutaj niepotrzebnych dyskusji, że właściwie było pytanie inne, a odpowiedź inna. Chcę Pan uzupełnić? To za chwilę jeszcze Pan Wojan uzupełni. Nie, to może tak, od razu oddam mikrofon, ja potem wrócę do tematu numer 3. Bo o ile dobrze rozumiem intencję pytającego, pyta Pan również o ewentualną alternatywę do tego miejsca w Poprocie. Szanowni Państwo, pytanie jest proste. Tutaj padła z Pana strony informacja, że gmina dysponuje jakimiś tam gruntami. Wobec tego moje pytanie było, to, jaka jest wielkość tych gruntów i co one w tej chwili, jak gdyby, czy są wykorzystywane, czy są wydzierżawiane, czy leżą w... ogólnie. Nie chodzi o to, jakieś tam zmiany. Także to nie musi być dzisiaj odpowiedź, ewentualnie na przykład na piśmie, że gmina na przykład ma 13 hektarów, z tego tyle jest przeznaczonych na to, na przykład dwa są wydzierżawiane, taki jest dowód z tego. Krótka informacja. To, że tak powiem, koniec zdania zaprzeczam początkowi zdania, przepraszam bardzo. Jeżeli mówimy o tym gruncie, który został wskazany do, pod ewentualne budowę schroniska, to jest tego, z tego, co pamiętam, około 1,5 hektara. I generalnie, jeśli chodzi o grunty rolne poza terenem miasta, gmina nie posiada w ogóle zbyt wielu takich terenów, ponieważ przepisy prawa nie dopuszczały do nabywania takich gruntów w drodze komunalizacji. W związku z powyższym na terenach, powiedzmy, niemiejskich nie mamy zbyt wielu gruntów wolnych, z którymi można byłoby jeszcze cokolwiek robić, a gruntów rolnych, takich podzierżawych, mamy praktycznie, można to policzyć na palcach. Jeżeli Pan Radny jest zainteresowany, to możemy takie zestawienie przygotować, aczkolwiek będzie ono bardzo krótkie, przyznam szczerze. I ostatnim tematem to zapytanie dotyczące służby drogowej. Czy aby ta służba drogowa, którą mamy, powinna czyścić kratę na cieku Szarki, czy aby powinna poprawiać kraty przy kanalizacji deszczowej? Przepraszam, w momencie, kiedy tworzyliśmy tą służbę, a było to przy większości Państwa udziale, kiedy dyskutowaliśmy, do czego właśnie ta służba będzie, to ja wtedy też odpowiadałem do wszystkiego. To nie tylko, nazywa się tą służbę służbą drogową, bo jakąś trzeba by ją nazywać i tak potocznie od samego początku ją nazywamy, a prawda jest taka, że są to osoby, pracownicy, jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań, bo co innego pracować przy wysokich kilowoltach i tam trzeba mieć odpowiednie uprawnienia i tak dalej, ale jeżeli przeciwwskazań nie ma, to ci panowie robią wszystko, co możliwe. Między innymi w ostatnim czasie, zresztą w zeszłym roku też, budują ten żłóbek, który powstaje na placu Chopina. No bo po co mamy w tym momencie wynajmować, jak wiedzą, jak to zrobić i ja się bardzo z tego cieszę, to po co płacić grube pieniądze. Także robią wszystko, co możliwe. Pytanie, czy na Szarce, można by pokusić się o podtekst pytania, czy Szarka jest gminna i powinna być, przepraszam, utrzymywana przez gminę? Odpowiadam, nie. Nie, ale biorąc pod uwagę szczupłość środków, nie mamy innego wyjścia, bo jeżeli ta krata nie będzie wyczyszczona, to Szarka nie będzie funkcjonować tak, jak powinna funkcjonować. Jeżeli się tam pojawi tapczan, to też go sprzątniemy także tymi osobami, chyba że znajdą się tak zwani skazańcy, ci, którzy mają coś odpracować. Jeżeli jest to teren gminny, obojętnie jak zwał, tak zwał, to także te osoby
w ramach potrzeb są przeznaczane. To także osoby, które czyszczą znaki, to także osoby, które łatają dziury, które w zależności od konieczności, jak i trzeba, a nie ma możliwości, bo są takie sytuacje, że nie mamy też środków, żeby zlecić PWiK, to my musimy sami co zrobić, żeby drożne w takim czy innym miejscu zrobić. Także odpowiadam. Ta służba jest wykorzystywana do wszystkiego tego, gdzie nie ma przeciwwskazań, aby ich nie wykorzystać. Dziękuję. Jeśli się zgłasza pan prezes Dysiewicz, rozumiem, w formie uzupełnienia odpowiedzi. Tak, proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałbym uzupełnić wypowiedź pana burmistrza w sprawie analizy. Taką analizę otrzymaliśmy od firmy, która opracowywała tą analizę w 2007 roku. Wydawało nam się to za duża kwota i zwróciliśmy się jeszcze do dwóch firm i czekamy na odpowiedź ofertową. W przyszłym tygodniu mamy otrzymać i jak otrzymamy, wybierzemy najkorzystniejszą ofertę i zlecimy wtedy opracowanie. Na opracowanie jest 5 tygodni, czyli ja tak liczę, że do końca stycznia powinno być to opracowane. Wstępnie, do końca stycznia. Takie, tak w pierwszym tym wersji, która przedstawiła nam firma z Poznania, przy Akademii Ekonomicznej, która opracowywała to. Także tak to wygląda. Po prostu musimy wydatkować środki, no to są koszty spółki i musi wyliczyć każdy pieniądz. Nie możemy sobie pozwolić. Wydawało się nam to za duża kwota, ponieważ poprzednia analiza kosztowała 30 tysięcy, obecna jest wyceniona 25. Wydawało nam się to za dużo, to jest krótki zakres opracowania, więc dlatego w ten sposób tak postępujemy. Dziękuję bardzo. Znaczy ja chciałbym nie tylko uzupełnić, ale poczekałem właściwie na ten następny punkt, ale ze względu na to, że ten temat został wywołany, to chciałbym podać taką informację, że BEC nas powiadomił o podwyżce ceny na ciepło, opłaty stałej, o 20%. Jest to przełożenie na cenę powiedzmy od 1 kwietnia. Uzyskał takie zatwierdzenie taryfy. Jest to przełożenie na cenę gdzieś około 6%. Chciałbym właśnie tutaj poprosić pana burmistrza, żeby pan burmistrz upoważnił pana dyrektora, pana prezesa do informacji, jakie przedsiębiorstwo miało uzasadnienie o wystąpienie o tą po prostu zmianę taryfy. Taryfa PEC-u była zmieniana 1 czerwca i po 6 miesiącach kolejna jest po prostu zmiana. Dla nas jest to niezrozumiałe po prostu, bo co się wydarzyło w przedsiębiorstwie przez powiedzmy pół roku, żeby o 20% opłatę stałą za cenę, za moc zamówioną zmienić. Inni dostawcy, powiedzmy znani nasi, znaczy Dalkia, akurat nie zmienia powiedzmy opłat za moc, powiedzmy zamówioną. Jeżeli zmienia, to po prostu zmienia z tytułu właśnie wzrostu ceny gazu, bo to jest jakiś element, powiedzmy, który ma na pewno wpływ na to, żeby ta. I tu ja już to burmistrzowi mówiłem, bo rozmawiałem z burmistrzem Rutą na ten temat, że jestem i zarząd spółdzielni jest bardzo zaniepokojony przedłużającą się po prostu analizą. I po prostu oddanie, powiedzmy, przez burmistrza to prezesowi, mamy skutek taki, że burmistrz mówi, że to ma być w grudniu, a prezes mówi, że będzie w styczniu, a najprawdopodobniej będzie w marcu. O co tu chodzi? Przecież tu po prostu wygląda na to, że gminie, panu burmistrzowi nie zależy na tym, żeby jak najszybciej rozwiązać ten problem. A koszty po prostu tego będą ponosić mieszkańcy spółdzielni. Bo tak to się dzieje. Przecież my rozmawiamy o tym już przeszło rok. Przeszło rok, gdzie po prostu prosiliśmy się o to, żeby ta analiza była, żebyśmy my wiedzieli, powiedzmy, w co, jak to się mówi, no trzeba, powiedzmy, jakie pieniądze trzeba uzyskać i wygospodarować, żeby, powiedzmy, tą kogenerację zasilić. Także bardzo bym prosił pana burmistrza, żeby pan upoważnił pana, jest to okazja, jest transmisja, bo pan prezes nie ma obowiązku mi wyjaśniania po prostu wniosku taryfy.
nie ma takiego obowiązku, ale wydaje mi się, że jeżeli jest to spółka gminna, po prostu to pan burmistrz może upoważnić pana prezesa, żeby uzasadnił ten wniosek, bo według mojej oceny nie ma, nie było podstaw, żeby z takim wnioskiem występować. I też chciałbym się dowiedzieć, powiedzmy, kto ten wniosek, czy to jest inicjatywa tylko pana prezesa, czy po prostu o zmianę taryfy, powiedzmy, rozpatruje to Rada Nadzorcza, czy Zgromadzenie Wspólników. Słyszałem, że Rada Nadzorcza się tym nie zajmowała po prostu, bo jednego członka się dzisiaj pytałem i on mówi, nic nie wie, żeby miała być zmiana taryfy. Dlatego bym prosił, żeby przy tej okazji to też wyjaśnić. Maciek, zamknął oficjalny punkt 8 odpowiedzi na interpelację, zapytania radnych. My tutaj w sposób naturalny przeszliśmy do punktu 9, wolne głosy i wnioski. Tutaj może najpierw głos udzielę panu burmistrzowi, a później panu Szczytowi. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, odpowiadając na tutaj głos pana prezesa, dotyczący tak. Burmistrz jako Zgromadzenie Wspólników nie podejmuje żadnych działań zmierzających do opiniowania, przyjmowania, akceptowania czy zobowiązywania zarządu spółki do przygotowywania zmiany taryfy. To nie jest rola Zgromadzenia Wspólników. To było pytanie, w związku z powyższym ja to samo powiedziałem panu prezesowi w rozmowie. Jeżeli zaś chodzi o uzasadnienie, bo nie można mieszać jednego z drugim. Z jednej strony burmistrz występuje jako Zgromadzenie Wspólników, z drugiej strony jako organ gminy. W związku z powyższym ja już kucham tej sprawy na zimne. Panie prezesie, my wystąpimy do prezesa zarządu, ale jako ten organ, burmistrz Nowego Tomyśla, nie właściciel w imieniu gminy, o to, żeby takowe uzasadnienie nam przedstawił i wtedy panu prezesowi, czy państwu, bo rozumiem, że państwo jesteście też zainteresowani, to uzasadnienie po otrzymaniu przedłożymy. Chyba wie, jakie uzasadnienie, dlatego dobrze by było, żeby wykorzystać ten moment z telewizją. Ja mogę sobie odpowiedzieć. To oddajemy głos panu prezesowi Siewiczowi. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Taryfa była składana w związku z tym, że się kończył termin. Ważna taryfa była do 30 września. W związku z tym stworzyliśmy nową taryfę, a że wzrost był 20%, to niech pan prezes przypomni, o ile obniżył moce, a koszty stałe z tego wynikają. Tak, panie prezesie, się nic nie zmieniło. Tylko koszty, moc pan obniżył i pan chce mieć je taniej. No to nie może tak być, bo koszty są stałe. Ja mogę przedstawić całkowicie wyliczenie, ale tak to wygląda. Co roku obniża się o 5-10% mocy zamówionej. Nawet miałem pytanie z URE, czy w umowie jest zapisane, ile razy można obniżać tę moc. Także tak bym chciał, natomiast szczegółowe to przedstawię, wyliczenie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Andrzej się przesłyszał. Proszę podać mikrofonu. PGNiG cały tydzień ogłaszają, piszę do URE o obniżenie ceny gazu 10%. Ja się pytam, na jakiej podstawie za nieudolność zarządzania tą firmą mieszkańcy mają zapłacić następną podwyżkę drugą w tym roku? To nie ma podstaw. A tłumaczenie takie, że moce prezes ogranicza, to nie mieliśmy bloku ocieplać, miały być dziurawe okna. No jeżeli mniej zużywamy, to mamy więcej płacić, bo firma nie ma zysku. Trzeba było słuchać naszych pomysłów. Od paru lat się zbieramy, teraz widzę, że idzie w dobrym kierunku i czekamy na mądre rozwiązania, a nie to, że mieszkańcy będą płacić więcej, bo moce my nie wykorzystujemy. Nie wykorzystujemy dzięki dobremu gospodarowaniu spółdzielni, że ucierpiła drogi i zmniejszyła zużycie ciepła. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pozwolę zająć 2 minuty Państwu. Tutaj otrzymałem taki artykuł, który jest jak gdyby króciutką relacją z konferencji, jaka się odbyła w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze w ubiegłym roku, w maju 2011 roku.
województwie lubuskim produkujemy około 2 200 MWh prądu, a zużywamy 3 196 milionów. To oznacza, że 1/3 prądu trzeba niejako importować. Do zbilansowania tego rachunku niepotrzebna jest elektrownia, potrzebna jest kogeneracja. Chodzi o to, że w naszym województwie prąd produkowany jest w 3 elektrociepłowniach, w Gorzowie, w Kostrzyniu i w Zielonej Górze. Tymczasem w gminach działają lokalne, niekiedy komunalne ciepłownie, które produkują wyłącznie energię cieplną. Wystarczyłyby układy kogeneracyjne, a ta sama energia wykorzystywana do produkcji ciepła mogłaby produkować również prąd, jak to ma miejsce w okolubuskich Solisach i w Kostrzynie. Dopiero wtedy będzie można mówić o pewnej efektywności energetycznej, ponieważ surowce energetyczne, węgiel, gaz lub biomasa, byłyby wówczas w dwójnasób wykorzystywane. Obecnie panują bardzo sprzyjające warunki prawne, żeby takie inwestycje podejmować. Przepisy unijne będą nas wręcz do tego zmuszać, powiedział pan Sawicki, który jest przedstawicielem Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki. Ogłoszona w 2009 roku nowa długofalowa strategia Unii Europejskiej Europa 2020 wytycza szerokie plany w kontekście energii, zmian klimatycznych i ochrony środowiska. Osiągnięcie celów 20/20/20, czyli redukcję emisji CO2 o 20%, wzrost efektywności energetycznej o 20% oraz 20% udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii w Europie, nie będzie to możliwe bez działań na wszystkich szczeblach, w tym również regionalnych i lokalnych inwestycji w energię odnawialną oraz efektywność energetyczną. Organizatorami tej konferencji był Lubuski Punkt Informacyjny Europa Direct Zielona Góra oraz Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego Brukseli. Dziękuję bardzo. Jeszcze Adam Frąckowa się zgłaszał, jeszcze głos przechodzę. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ja mam takie dwa pytania. Kiedy będzie realizowana inwestycja linii energetycznej 110 kW Pniewy Nowy Tomyśl? To jest pierwsze pytanie. I drugie to jest, u nas w urzędzie są robione audyty wewnętrzne. Czy istnieje raport o stanie gminy? Jak jest, to bardzo proszę o podanie, na jakiej stronie można to znaleźć. Dziękuję uprzejmie. Znaczy, pojawia się przy podejmowaniu budżetu informacja o stanie mienia gminy. Nie wiem, jak pan w tym momencie określa, czy to o coś rozchodzi, czy jakiś inny raport odnoszący się do gminy Nowy Tomyśl, bo innym mi nie wiadomo. Jeżeli zaś chodzi o tak zwany audyt wewnętrzny, to jego zadaniem jest przede wszystkim kontrola w ramach pewnych udziałów procentowych, ta, która jest nakładana przez burmistrza, nie tylko urzędu, nie tylko poszczególnych wydziałów, ale także w określonym zakresie też jednostek. To jest audyt wewnętrzny, a także jest też audyt zewnętrzny, ale to już prowadzi audytor, który jest przez nas wynajmowany. Na marginesie powiem, to jest pan Dąbrówny, z którym pewno i komisja rewizyjna, a także część państwa miała okazję się spotkać już. Jeżeli chodzi o linię energetyczną, to nie do nas jest pytanie i tak na tą sprawę my nie odpowiemy w sposób jednoznaczny, kiedy ona będzie budowana, bo prace przygotowawcze, czyli prace dokumentacyjne nie zakończyły się jeszcze. Stąd naprawdę ja dzisiaj nie potrafię odpowiedzieć, pomimo wszelkiego zabezpieczenia i w studium, i w poszczególnych planach trasy przebiegu tejże linii. Jak państwo wiecie, też były problemy w określonych rejonach z osobami prywatnymi, które nie wyrażały zgodę na przejście tej linii. Nie wszystkie tematy zostały załatwione, dlatego też prace dokumentacyjne nie są załatwione do końca. Zaś pytanie, kiedy, naprawdę ja nie potrafię w tym momencie odpowiedzieć. Możemy jedynie w wyniku tego pytania zwrócić się swego rodzaju zapytaniem, czy w ogóle jakieś plany funkcjonują w najbliższym okresie czasu co do budowy 110 kW. Mogę jeszcze jedną informacyjnie? Szanowni Państwo, 19 listopada miałem przyjemność uczestniczyć także z obecnością Pani Dyrektor Biblioteki, Pani Lucyny Kończar-Gnap w ogłoszeniu rankingu bibliotek w Polsce. Ranking
został opublikowany, gdzie nasza biblioteka, biorąc pod uwagę wyniki, a brało udział w rankingu, czyli zgłosiło się do tego swego rodzaju konkursu ponad 700 bibliotek w Polsce, nasza biblioteka zajęła w skali kraju 5. miejsce, a w skali gmin miejsko-wiejskich miejsce 3, zaś w skali województwa wielkopolskiego miejsce 1. Muszę powiedzieć szczerze, że pani Lucyna jest osobą rozpoznawalną w środowisku i bardzo wysoko cenioną, gdzie osoby, które prowadziły sam ranking, no w bezpośrednim kontakcie też to było zauważalne, cenią sobie współpracę z panią dyrektor, co dla mnie, kiedy miałem tam możliwość uczestniczyć w tymże spotkaniu, było też swego rodzaju wyróżnieniem, bo tak przyszło mi zastąpić pana burmistrza w takiej uroczystości. Dziękuję. Na zakończenie chciałem zadać takie pytanie. Czy istnieje możliwość wycofania się z tej podwyżki? Czy jest w ogóle taka możliwość? Z tego pomysłu do drugiej podwyżki w tym roku ogrzewania. Nadmieniam, że mieszkańcy w tej chwili koszty ogrzewania sięgają 40% naszych opłat do spółdzielni. Może nawet i więcej. To zależy. Ja już liczę według swojego mieszkania, ale tak średnio to prezes będzie wiedział. I właśnie ja mówię, takie zadaję pytanie. Czy jest w ogóle możliwość odstąpienia od tej podwyżki? Tym bardziej, że idą ceny gazu na dół. Szykujemy się do zmian. No. Jest zapewnione, że 10% będzie obniżka ceny gazu. Pan prezes Markowski się przyjechał. Ja bym chciał panu prezesowi taką rzecz powiedzieć, że ja już jestem przeszło 6 lat prezesem tej spółdzielni i ceny ciepła wzrosły blisko 190% przez ten okres, a opłata eksploatacyjna, jak to mówią, na pensję prezesa nie wzrosła wcale. Tylko wzrosło 48 groszy na fundusz remontowy po to właśnie, żeby po prostu docieplać. Także jest możliwość po prostu, jak to się mówi, dobrego gospodarowania i naprawdę, panie burmistrzu, zachęcam do podjęcia, powiedzmy, jakichś radykalnych działań, bo działanie, powiedzmy, działamy, powiedzmy, na niekorzyść mieszkańców i już cierpliwość, można powiedzieć, się skończyła. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeśli pan prezes mówi, że mówił wzrost o 20%, a średnia cena wzrosła o 5% około, bo opłata zmienna wzrosła o 1%. O 5% wzrosło. Także ja to przedstawię dokładne wyliczenie. Natomiast nie mogę się tu zgodzić, że to jest nasz wymysł, że my podnosimy dlatego, że ceny gazu rosną. A nie ceny gazu rosną. Od stycznia spadną o 3,3 dla firm. O 3,3. Także będzie obniżka o minimalny procent. Także prosiłbym o zgłaszanie się do odpowiedzi, a nie wykrzykiwanie. Tyle chciałbym powiedzieć, że przedstawimy dokładne wyliczenie. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń. Zamykam punkt 9. Przechodzimy do punktu 10. Zamykam 26. sesji Rady Miejskiej w Nowym Jorku. Dziękuję państwu.